kursu, więc no więc do tego pokoju wejdzie sporo osób, to tak, żeby nikt nie stracił ani minuty tego dzisiejszego spotkania, to po prostu chwilkę tutaj będę do Państwa gadała, sprawdzając, czy mnie słychać. A możecie też Państwo napisać, jak się czujecie, jak się macie, czy odpoczęliście w czasie świątecznym. A niestety dzisiaj nie będzie linku do Facebooka, bo mnie pytają niektórzy. To webinarium jest zamknięte, więc ono jest tylko na Click Meetingu dostępne, natomiast na pewno będzie nagranie. Będzie nagranie, więc to nagranie wszystkim uczestnikom kursu udostępnimy. Święta to dobry czas, odpoczęłam, bardzo się cieszę, zakopane też, wszystkich słychać, podobno nic nie widać, ale najważniejsze, żeby było nas słychać, proszę dawać znać, dobrze? Święta były piękne, była też piękna pogoda. Dobrze, to Państwo sobie powoli wchodźcie, ja jeszcze raz się przywitam, dobry wieczór, witam serdecznie na drugim webinarium, które organizujemy w ramach takiego kursu, para kursu Szkoła w sieci, czyli jak prowadzić i organizować zdalne nauczanie i uczenie się. Ja się nazywam Sylwia Żmijewska-Kwirenk, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej od prawie 20 lat, to jest pierwsza taka sytuacja, z jaką się jako CEO mierzymy, więc to nie tylko wy jesteście tutaj w zupełnie nowych okolicznościach, my także staramy się w jakiś tam sposób odpowiadać na Państwa potrzeby. I taką odpowiedzią właśnie jest kurs Szkoła w sieci, które organizujemy wspólnie i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ale też które by się nie odbyło bez wielu osób, współpracowników, praktyków, nauczycieli, dyrektorów, za co ja już teraz serdecznie tutaj dziękuję. Także dzisiejsi goście to są wasi koledzy, wasze koleżanki, które na co dzień po prostu uczą w szkołach i się mierzą z tą sytuacją, z którą się wy wszyscy mierzycie. Myślę, że tylko tego rodzaju spotkania mają sens, jeśli to nie my, eksperci, tylko wy praktycy między sobą rozmawiacie, do czego zachęcam was także na czacie. Proszę oprócz tego, żeby przyszliście tutaj posłuchać o tym, w jaki sposób konstruują zadania edukacyjne trzy nauczycielki z różnych specjalizacji, różnych poziomów, to też na czacie wymieniajcie się swoimi dobrymi doświadczeniami. O, już widzę, że piszecie o tym, w jaki sposób jutro będziecie pracować z uczniami. Tak jak mówiłam, spotykamy się już po raz drugi. Pierwsze webinarium było z profesorem Pyżalskim i na nim zastanawialiśmy się nad tym, czym jest edukacja zdalna i co zrobić, żeby ona była tak naprawdę skuteczna. Dzisiaj skoncentrujemy się na zadaniach edukacyjnych w nauczaniu zdalnym, jak do tego podchodzić. Zanim jednak o tym, to chciałabym przedstawić naszych gości. Są z nami Wiesia Mitulska, którą być może niektórzy z was już poznali na naszym pierwszym webinarium, które poświęcone było nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i ona nieprzypadkowo jest gościem, bo choć uczy w klasach 1-3, to sposób jej podejście do uczenia się i nauczania, ale także do uczenia zdalnego jest tak szerokie, że do wykorzystania przez nauczycieli różnych przedmiotów i na różnych etapach edukacyjnych. Jest z nami też Edyta Wąsik, bardzo wieloletnia współpracowniczka Centrum Edukacji Obywatelskiej, nauczycielka historii i ona spróbuje pokazać to podejście do zadań edukacyjnych od strony takich przedmiotów humanistycznych, ale znowu proszę patrzeć na to szerzej. Jest z nami Anna Schulz, która uczy matematyki w szkole ponadpodstawowej. Gro naszych uczestników to są nauczyciele szkoły podstawowej, ale pomyśleliśmy sobie, że taka perspektywa pracy z uczniami, którzy są przyzwyczajeni do samodzielnej pracy, też może być dla Państwa ciekawa. Anna Schulz możecie znać z książki Nowa Szkoła, w której opowiada trochę szerzej o swoim podejściu edukacyjnym. W pierwszym module, w pierwszym webinarium, tak jak mówiłam, skupialiśmy się na edukacji zdalnej i na takich warunkach kluczowych dla tej edukacji zdalnej, więc skoncentrowaliśmy się na relacji, na komunikacji, na kontakcie z uczniami i rodzicami. To będzie na pewno rezonowało także w dzisiejszych wystąpieniach, ale już w odniesieniu do tych sytuacji edukacyjnych i zadań, które stawiają nasze prezenterki, ale również Państwo stawiacie przed uczniami. Przez prawie tydzień czasu, odejmując czas świąt, mogliście dzielić się między sobą na grupach facebookowych,
albo na dostępnym na dysku Google'a dokumencie dobrymi praktykami właśnie w tym zakresie, dobrymi praktykami postawienia Maslowa przed Bloomem. To jest takie hasło, które zapamiętaliśmy z prezentacji profesora Przelskiego. Tuż przed świętami wyszła jego publikacja pod jego redakcją. Pewnie część z Was już się z nią zapoznała. I te dobre praktyki my zbieramy, gromadzimy i na pewno będziemy chcieli się z nimi podzielić, z Wami na blogu. Tutaj dzięki Jaśce Stojak, która się opiekuje wszystkimi grupami facebookowymi i moderatorami, którzy Was wspierają, mamy na tym slajdzie takie krótkie wnioski z tego minionego tygodnia, którym to są Wasze wnioski. My je tylko wyciągnęliśmy z grupy facebookowej. Tam wielokrotnie podkreślaliście, jak strasznie ważna jest dbałość o relacje, ale nie tylko relacje nauczyciela z uczniami, ale także relacje z rodzicami, relacje z uczniami. Oj, coś mi za szybko, ktoś mi przeskoczył prezentację, przepraszam bardzo. Nie wiem, o co chodzi, zaraz tak. Rodzice nabrali nowego znaczenia w tej edukacji, tak jest, pewnie Wiesia to potwierdzi, że tak powiem, wielokrotnie podczas swojego wystąpienia. No i też podkreślaliście to, że to jest taka sytuacja, w której uczą się nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele, a ja z perspektywy rodzica powiem, także rodzice. Tutaj paradoksalnie to oddalenie wpływa na to, że w inny sposób trochę patrzymy na wspólnotę klasową, na wspólnotę szkolną, ale także na indywidualny kontakt z uczniami. Wbrew pozorom ta sytuacja być może sprzyja większej indywidualizacji nauczania niż do tej pory. Wśród Was pojawiły się też takie wnioski, że więcej przestrzeni znalazło się na empatię i zauważanie sytuacji, zwłaszcza tych trudnych, poszczególnych uczniów. To też wybrzmi pewnie mocno u prezentacji Łani, ale być może także u Wiesi i Edyty. No i przechodzimy do webinarium i modułu drugiego. Dzisiaj, tak jak już mówiłam na początku, skupimy się na zadaniach edukacyjnych, na tym, kiedy one są skuteczne w nauczaniu zdalnym. Spróbujemy przyjrzeć się temu, jak projektować zadania przedmiotowe angażujące uczniów w uczenie się zdalne. Zastanowimy się nad tym, jakie są takie progowe warunki tworzenia zadań edukacyjnych. Być może spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakimi narzędziami możemy sobie pomagać, organizując sytuacje edukacyjne, chociaż temu bardziej będzie poświęcony sam moduł i praca na grupach facebookowych, a nie ta prezentacja. No i wreszcie będzie o tym, w jaki sposób wspierać ucznia, zarówno tego indywidualnego, jak i uczniów jako grupę w procesie uczenia się zdalnie, bo to jest taka sytuacja, w której nie możemy na bieżąco reagować na ich potrzeby, trudności, wątpliwości, więc trzeba wypracować sobie jakiś nowy system. I o tym wszystkim opowiedzą nasze trzy prezenterki. Każda z nich ma swoje własne podejście, które pewnie było już mocno obecne w edukacji offline, a jakoś się jeszcze bardziej uwidoczniło, kiedy przyszło do tego nauczania zdalnego. Zachęcam do tego, by patrzeć na każdą z tych prezentacji szeroko. To, że będzie mówiła Wiesia Mitulska jako pierwsza o edukacji wczesnoszkolnej, naprawdę nie oznacza, że to jest tylko dla nauczycieli wczesnoszkolnych i to dotyczy każdej kolejnej prezenterki. I ja jeszcze na koniec tylko chciałabym powiedzieć, że wszystko to, o czym dzisiaj będziemy mówili, to jest w duchu naszych takich 10 zasad dotyczących edukacji zdalnej. I ja z tych zasad wyciągnęłam to, co dotyczy zadań i sytuacji edukacyjnych. Więc po pierwsze, nauczanie zdalne nie oznacza, że zadania edukacyjne są tylko online. Musi być balans między jednym i drugim. To, że jesteśmy w dystansie do siebie, nie oznacza, że musimy rezygnować z próby zadań zespołowych, do czego tutaj będziemy też pewnie zachęcać. Nauczanie zdalne wymaga od nas pewnej równowagi pomiędzy taką samodzielną pracą ucznia z podręcznikiem, tekstem, a filmikiem, a działaniami, które po prostu pomagają zrozumieć im to zagadnienie, działaniami czy doświadczeniami. Sytuacje edukacyjne wspierające to nauczanie zdalne to są również takie sytuacje, w których wprowadzamy metody angażujące, a także, co pewnie jest największym wyzwaniem, ale my do tego bardzo zachęcamy, mini projekty. Myślę, że już w pierwszej prezentacji u Wiesi, która pracuje z pierwszakami,
pierwszą klasą szkoły podstawowej, bardzo mocno to wybrzmi. I ostatnie chyba moje trzy zdania, przynajmniej w tej godzinie, to co z perspektywy CEO i nie tylko tej nowej sytuacji edukacji zdalnej, ale w ogóle naszego doświadczenia 20 lat pracy ze szkołami wynika, to dobre zadania, dobre sytuacje edukacyjne to są takie, które mają cel i kryteria sukcesu. To są takie sytuacje, w których uczeń ma wybór, jakikolwiek wybór. To jest taka sytuacja, w której pozwalamy uczniom sięgnąć do swoich pasji i zainteresowań, tworzyć własne treści, no i oczywiście w których zachęcamy do współpracy, bądź to z kolegą, koleżanką, bądź teraz być może w sytuacji edukacji zdalnej z rówieśnikami, z domownikami, rodzeństwem, rodzicami, być może dziadkami. No tak. I to już jest slajd, który jest Wiesi, więc ja oddaję głos Wiesi. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że Wiesia, Ania i Edyta przyjęły zaproszenie na nasze dzisiejsze webinarium. Ja się wyłączam, a Wiesia już tutaj się pojawi. Dzień dobry. Ja, tak jak zostałam przedstawiona, pracuję z najmłodszymi dziećmi, z pierwszakami. Widzę, że tutaj jeszcze... Bardzo proszę o informację, czy mnie słychać, bo coś mi tutaj pokazuje, że chyba nie. Okej, to poproszę jeszcze o prezentację. O właśnie, jak zostałam przedstawiona, jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Pracuję z najmłodszymi dziećmi, z pierwszakami i tak naprawdę to zdążyłam z nimi być w szkole dopiero kilka miesięcy. Ale jestem szczęśliwa, że nauczyłam ich podstawowych umiejętności, które pozwalają na samodzielną pracę, na samodzielne uczenie się i teraz to, że zaczęłam z dziećmi pracę w pierwszej klasie od nauczenia ich planowania, od wybierania samodzielnie zadań, od przyzwyczajania dzieci do tego, że to one są odpowiedzialne za to, jak się uczą, to teraz bardzo pomaga mi w tej pracy zdalnej. Ja staram się nie obciążać dzieci pracą przed komputerem i moja praca z dziećmi wygląda przede wszystkim na planowaniu zadań, które one potem zrobią samodzielnie w domu, oczywiście za pośrednictwem rodziców. Chciałabym, żebyście Państwo usłyszeli, że w tej pierwszej klasie nie da się nic robić bez rodziców. Ja myśląc o zadaniu i planując zadanie dla moich pierwszaków, to myślę również o tych rodzicach, którzy tam po drugiej stronie są, którzy będą pośrednikami między mną a dziećmi. I to oni przekazują dzieciom zadanie, ja jestem z rodzicami w kontakcie, oni przekazują z kolei mi informacje, jak dziecko pracowało, jeśli chcą, wysyłają mi zdjęcia i to ja dzięki nim mam informacje o tym, jakie dzieci pracują. Zwykle pisząc rodzicom, jakie będzie zadanie, jakie zadanie dzieciom zaplanowałam, to podaję rodzicom cel tego zadania. To ten cel jest dla rodziców, tak? Czy to zadanie będzie uczyło rozwiązywania zadań, czy to zadanie będzie wprowadzało jakąś literę, czy to będzie zadanie ruchowe, czy to będzie zadanie do pisania, czy do czytania, to jest dla rodziców. Natomiast dla dzieci zwykle opisuję zadanie tak, żeby dzieci chciały w ogóle do tego zadania podejść, żeby one czekały na zadanie, co też tam pani im przygotowała. To jest dla mnie ważne, ponieważ na tej motywacji, takiej motywacji naturalnej dzieci, na ich ciekawości, na ich zainteresowaniu te zadania bazują. Poza tym zwykle te zadania są takie właśnie, żeby dziecko mogło samodzielnie je zrobić. Również myślę o tym, w jaki sposób ja zobaczę efekty pracy dziecka. Nie wszystko uda mi się zobaczyć, bo nie zawsze rodzice przysyłają mi informacje zwrotne, jak dziecko pracuje, natomiast proszę, żeby przynajmniej od czasu do czasu rodzic był ze mną w kontakcie i większość rodziców taką współpracę podjęła, za co im bardzo, bardzo dziękuję, bo tylko dzięki nim
ja mogę tak skutecznie z dziećmi pracować, a że pracuję z nimi skutecznie, to pokażę Państwu dalej, pokażę konkrety, pokażę konkretne zadania. I ja wiem, że tutaj są nauczyciele bardzo różnych przedmiotów, z różnych poziomów edukacji i mam nadzieję, że uda mi się Państwa zainspirować swoimi zadaniami do tego, żeby tak pomyśleć o tych zadaniach z własnego przedmiotu, z własnego poziomu nauczania, żeby dały Waszym uczniom te zadania jak najwięcej korzyści, jak najwięcej samodzielności, żeby pozwoliły na kreatywne uczenie się, bo właśnie ta obecna sytuacja, chociaż dla nas bardzo trudna, sprzyja temu, żebyśmy przestali prowadzić dziecko za rączkę, żebyśmy oddali mu część odpowiedzialności za to, w jaki sposób i czego się uczy, żebyśmy pozwolili dzieciom na kreatywność. Ja wiem, że ważna jest również podstawa programowa, ale ta podstawa programowa nie powinna być w tej chwili na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu powinien być nasz uczeń i to, w jaki sposób on indywidualnie ma się uczyć. Właśnie, dla mnie dobre zadanie to jest takie zadanie, które pozwala dziecku na samodzielne badanie, poszukiwanie, odkrywanie, wyciąganie wniosków. Myślę, że to jest taka uniwersalna zasada i nie dotyczy tylko małych dzieci, ale również pewnie i licealistów. Zadania, które projektuję dla dzieci, zwykle są otwarte, to znaczy umożliwiają zastosowanie bardzo różnych strategii osiągania celu. Ponieważ każde dziecko w mojej klasie jest na różnym poziomie rozwoju, ja to szanuję i dlatego staram się tak zaprojektować zadanie, żeby każde dziecko mogło rozwiązać w sposób, który będzie dla niego najbardziej odpowiedni, w sposób zgodny z jego aktualnym poziomem rozwoju. Zobaczcie Państwo przykłady takich zadań. Chciałabym też powiedzieć o tym, że ja publikuję te zadania, codziennie publikuję zadania, które daję dzieciom, ponieważ mam już stałe grono odbiorców wśród nauczycieli, wśród rodziców, którzy czekają na te zadania, inspirują się nimi, układając zadania dla własnych klas i to nie są tylko nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Założyłam również taką stronę na Facebooku, Pomysłowa Szkoła Domowa, której gromadzę te wszystkie pomysły i wiem, że bardzo dużo osób z tego korzysta i bardzo wiele osób się inspiruje. Zobaczcie Państwo, że badać można nie tylko jakieś zjawiska fizyczne, chemiczne, przyrodnicze, badać można liczby, badać można litery, badać można słowa i ja na tym bazuję, projektując zadania dla dzieci, bo wiem, że wtedy każdy wykona to zadanie na własny sposób. Jednym z zadań było zbadanie liczby 15. Oczywiście wyjaśniłam dzieciom, co to znaczy zbadać liczbę. Co prawda oni wiedzą, jak to się robi, bo my w szkole wcześniej w ten sposób pracowaliśmy, ale chodziło mi o to, żeby dzieci zgromadziły różne kolekcje przedmiotów, żeby sprawdziły w domu, czego mają 15, żeby sprawdziły, w jaki sposób powstaje liczba 15, tak? Czyli jak można ją rozłożyć na składniki, żeby sprawdziły, co w domu ma na przykład długość 15 i dlaczego liczba 15 jest wyjątkowa. I wiecie Państwo, dzieci wiedziały, że na końcu, jeśli już tą liczbę zbadają na różne sposoby, jeśli zbiorą różne doświadczenia i obserwacje, to będą miały za zadanie stworzyć swoją własną kartę pracy, która będzie wizytówką liczby 15. Dzieci wiedzą, jak tworzyć kartę pracy, ponieważ ja pracuję bez podręczników i bez ćwiczeń i w szkole wielokrotnie dzieci to robiły samodzielnie, dlatego teraz nie było z tym problemu. Zobaczyłam, w jaki sposób dzieci pracują, ponieważ rodzice szybko przysłali mi zdjęcia i zobaczcie Państwo, bardzo różne kolekcje dzieci zgromadziły, przygotowały sobie warsztat pracy. Każdy na swój sposób, każdy to, co miał. Ja widziałam nawet kolekcje samochodzików, kolekcje 15 poduszek. Dowiedziałam się od dzieci z ich kart pracy, z relacji rodziców, że liczba 15 jest liczbą wyjątkową, bo na przykład o 15 mama wraca z pracy. Było bardzo wiele różnych pomysłów na to, dlaczego liczba 15 jest liczbą wyjątkową i chciałam Wam jeszcze pokazać kolejne przykłady kart pracy, które powstały. O właśnie, zobaczcie, to są dwa przykłady kart pracy, każda jest inna. Każde dziecko pracowało samodzielnie, każde dziecko na coś innego zwróciło uwagę
I to jest dla mnie bardzo cenna obserwacja. Ja widząc karty pracy na zdjęciach, które rodzice mi przysłali, wiem, jak dziecko pracowało, na co zwróciło uwagę i co dla niego było ważne. Niektóre dzieci skupiły się właśnie na liczeniu, obliczaniu, na aspekcie porządkowym, a były dzieci, które zapisały kilka stron, rozkładając liczbę 15 na składniki. To też dla mnie cenna obserwacja, kiedy przygotowuję kolejne zadania, jak dziecko podchodzi do zadania, które ja dla niego obmyśliłam. Kolejny przykład zadania to jest zadanie, które można rozwiązać na różne sposoby. Większość zadań, które wysyłam dzieciom, to są zadania, które można rozwiązać na różne sposoby. Treść tego zadania była bardzo prościutka. Brzmiało ono tak, na drzewie siedzi 15 wróbli, bo ciągle byliśmy w liczbie 15, siedzi 15 wróbli, ulicą przyjechał samochód. Ile wróbli teraz siedzi na drzewie? I znów dzieci podeszły bardzo różnorodnie do rozwiązywania tego zadania. Niektórzy zaczęli od rysunku, tutaj macie Państwo przykład. Niektórzy wymyślili bardzo różne warianty i wzięli pod uwagę wszystkie aspekty. I takie, że odleciały wszystkie wróble i takie, że na przykład żaden wróbel nie odleciał. Były dzieci, które tylko kilka przykładów sobie wynotowały, natomiast dodatkowe uwagi były takie, że ten wróbel, który został na drzewie, to super odważny wróbel. Poprosiłam dzieci również o to, żeby wymyśliły podobne zadania, na podobnej zasadzie. I tu znów dostałam bardzo różne zadania, od takich, że na stoliku leżą pisaki, ktoś potrącił, 15 pisaków, ktoś potrącił stolik. Ile pisaków zostało na stoliku? Albo o mamie, która opiekła 15 bułeczek, a ponieważ tata wychodził do pracy i bardzo lubi te bułeczki, zabrał ileś bułeczek, ile bułeczek zostało. Albo chłopiec, który interesuje się wszystkim, co związane z wojskiem, i wie właściwie bardzo dużo na temat wojska i żołnierzy, wymyślił zadanie, które odpowiadało jego zainteresowaniom. Jego zadanie brzmiało tak. Mam 15 czołgów, które wjechały na pole minowe. Ile czołgów mi zostało? Pewnie, że to są przykłady zadań, które wymyśliły pierwszaki. One rzeczywiście nam dorosłym mogą się wydawać trochę naiwne, śmieszne, natomiast pokazują sposób, w jaki dzieci myślą. Takich zadań, które można rozwiązać na różne sposoby, ja już więcej dzieciom zadałam. I dzięki temu ja mogę, i dzięki temu też, że rodzice wysyłają mi informacje o tym, jak dzieci pracują, coś tu się wydarzyło, to ja mogę zobaczyć, w jaki sposób dziecko myśli. Zobaczcie Państwo kolejne zadanie. To są zadania interdyscyplinarne. Staram się, żeby zadanie, które wysyłam dzieciom, pobudziło je na różne sposoby. I często mam informacje od rodziców, że to zadanie bazowe, które ja dzieciom daję, to jest rzeczywiście tylko zadanie bazowe, że dzieci idą dalej, że starają się wymyślać jeszcze dodatkowe, różne poboczne aspekty takich zadań. I dla mnie to jest naprawdę bardzo bogaty materiał do obserwacji. Myślę, że nie zebrałabym takiego materiału, obserwując dzieci, jak pracują w klasie. To jest zadanie, zadanie interdyscyplinarne. Ja nie zdążyłam wprowadzić dzieciom wszystkich liter. Coś mi się tutaj przeskoczyło, przepraszam, wrócę jeszcze raz do tego slajdu. Nie zdążyłam wprowadzić dzieciom jeszcze wszystkich liter. I to było zadanie wprowadzające literę Ż. Dzieci dostały ode mnie zestaw wyrazów, które to były wyrazy związane z nazwami zwierząt. Ja wymyśliłam kilka tych nazw zwierząt z kropką, natomiast potem okazało się, że dzieci znalazły przy pomocy rodziców dużo, dużo więcej nazw zwierząt z literą Ż. Dzieci trenowały sobie pisanie w zeszycie, trenowały pisanie tych wyrazów z pamięci, a później poprosiłam, żeby napisały wyrazy na osobnych karteczkach i żeby spróbowały posegregować je według własnych, samodzielnie wymyślonych kategorii.
Okazało się, że dzieci bardzo różnie podeszły do tych kategorii, bo niektóre po prostu zwracały uwagę na to, segregowały, gdzie jest rzut z kropką na początku, gdzie w środku, gdzie na końcu, ale również było bardzo dużo różnych innych interpretacji, na przykład podział na płazy, owady, gady, ptaki, ssaki, co dla mnie było ogromnym zaskoczeniem, bo ja nie wiedziałam, że moje pierwszaki to wiedzą. Potem były na przykład podzielone zwierzęta na środowiska, w których żyją. Takie zadania podobne ja robię również z dziećmi w klasie, ponieważ te zadania to nie tylko zadania, to nie tylko trening w czytaniu, ale również właśnie trening myślenia, myślenia takiego krytycznego. Kategoryzowanie to jest bardzo ważna umiejętność i zawsze dzieciom mówię, że nie ma jednego sposobu na to, jak takie zadanie rozwiązać, że każdy, jak wymyśli własny sposób, to on na pewno będzie dobry. To był jeden aspekt, nauka pisania, czytanie, praca z nową literą. Natomiast te węże, żaby i jeże pojawiły się również w zadaniach matematycznych. Ponieważ dzieci znały z naszej pracy w klasie węże matematyczne, pewnie w starszych klasach one też są znane, gdzie zapisuje się tak kolejne działania w postaci takiego wężyka, tutaj na dole jest przykład tego takiego zadania, poprosiłam dzieci, żeby wymyśliły takie węże matematyczne na różne sposoby, żeby samodzielnie, na przykład, żeby ułożyły z klocków Lego węże i zapisały za pomocą dodawania, żeby wymyśliły sobie takie ciągi liczbowe i dodawały albo odejmowały tą samą liczbę, albo nawet, żeby wpisywały na strzałkach, jakiego rodzaju działanie wykonują, żeby przeskoczyć do następnego okienka. Jeże matematyczne, które wymyśliłam, to jest po prostu rozkład liczby i tu znowu dzieci wybierały sobie liczby, jakie chciały i po tym zadaniu mogłam zobaczyć, jak dzieci, w jakich zakresach dzieci pracują, bo były takie, które właśnie, jak widzicie Państwo na górnej fotografii, wybierały taki zakres, jaki my dotychczas robiliśmy. Zajmowaliśmy się liczbami do liczby 15, natomiast widziałam też pracę dzieci, na których były takie liczby już dwucyfrowe, nawet powyżej setki. Dziecko rozkładało na składniki, także znowu każdy zrobił takie zadanie na własny sposób. Był jeszcze w tym zadaniu, a właśnie, na podstawie tego zadania chciałam Państwu pokazać, zatrzymać się chwilkę na aspekcie informacji zwrotnej i pracy z błędem. Ponieważ wśród zdjęć, które dostałam, znalazł się taki wąż matematyczny, na którym był błąd. Dziecko tutaj sobie odejmowało po 2 i nagle z liczby 12 przeskoczyło na 9. Ja wysłałam informację mamie, z tym, że mama mnie uprzedziła, zauważyła błąd i napisała, ojej, przepraszam, nie zauważyłam, że tu jest błąd, a ja jej napisałam, to super, świetnie, to teraz proszę powiedzieć dziecku, tak jak ja mówię dzieciom w szkole, słuchaj, tutaj wkradł się błąd, spróbuj zabawić się w detektywa i go odszukać. Nigdy nie wskazuję dziecku palcem błędu, dla mnie to jest wartość, jeśli dziecko samo znajdzie błąd i je poprawi. Albo też inaczej, daję dzieciom za przykład programistów komputerowych, którzy pisząc program często się mylą i żeby sprawdzić, czy ten, jeśli sprawdzają program nie działa, no to cofają się i sprawdzają, w którym miejscu jest ten błąd, który powoduje, że program nie działa. I w ten sposób, kiedy ja napisałam informację zwrotną jednemu dziecku, przeczytali to inni rodzice, ponieważ ja jestem z nimi w kontakcie w grupie messengerowej, przeczytali to inni rodzice i oni potem dziękowali mi, że ja podpowiedziałam sposób, w jaki mają pracować z dziećmi z błędem. Ponieważ niektóre mamy u swoich dzieci też zauważyły błąd i już miały dziecku wskazać palcem i pokazać, gdzie trzeba poprawić, one w ten sam sposób podeszły. Myślę, że to jest właśnie też taka cenna informacja, że rodzice dzięki takiej współpracy między mną, a nimi i dziećmi, uczą się bardzo, bardzo wielu nowych rzeczy. I mam nadzieję, że już nigdy żadna mama nie pokaże swojemu dziecku palcem, gdzie popełniło błąd. Kolejny przykład na zadania. Tutaj, eksperymenty, doświadczenia i badania naukowe.
Tak, badania naukowe, bo moje pierwszaki prowadzą prawdziwe badania naukowe. To już zaczęliśmy to w szkole, kiedy robiliśmy różne eksperymenty. Zawsze dzieciom mówiłam, że najpierw trzeba badanie zaplanować, czyli wymyślić pytania, na jakie chcemy znaleźć odpowiedź, postawić hipotezę, sprawdzić, wyciągnąć wnioski, zanotować. Taki schemat pracy ja już dzieciom pokazałam na samym początku, bo mniej więcej raz w miesiącu robiliśmy sobie dzień eksperymentów i doświadczeń. Tutaj w trakcie tej naszej zdalnej nauki domowej również już 2 dni były takie eksperymentalne i to są znowuż, zadania interdyscyplinarne. To zadanie, które tutaj Państwo widzicie, to jest tylko część instrukcji, którą dzieci dostały na temat powietrza. To były zadania dotyczące właśnie badania powietrza, czy można je zobaczyć, czy można je złapać, ale również dzieci sprawdzały doświadczalnie, w jaki sposób spadają różne przedmioty, przedmioty w różnych kształtach. Chodziło mi o to, żeby dzieci sprawdziły, żeby odczuły na własnej skórze, co to jest opór powietrza. I robiły spadochron, robiły śmigiełko według wzoru, które im wysłałam, robiły modele samolotów i właściwie cały dzień, bo rodzice potem mówili, że bardzo trudno było dzieci od tego oderwać, cały dzień dzieci sobie doświadczały i sprawdzały i robiły różne doświadczenia. Oczywiście na samym końcu znowu należało zrobić kartę pracy. Tutaj mam przykład takich kart pracy, do których znowu dzieci bardzo różnie podeszły. Jest karta pracy, na której dziecko napisało wszystkie skojarzenia na temat powietrza, tak? I dowody na to, że powietrze istnieje. Drugie dziecko zrobiło podobnie, trzecie dziecko raczej skupiło się na tym, jak spadały te przedmioty i od czego to zależało. Również miałam bardzo bogatą dokumentację zdjęciową i filmową od rodziców. Na przykład jedna dziewczynka doszła do wniosku, w jaki sposób sprawdzić, czy powietrze, znaczy jak poczuć powietrze. Stanęła przy drzwiach, przyłożyła oko do dziurki od klucza i stwierdziła, tak, tutaj czuję na oku wiatr. Tak, to był jej dowód na istnienie powietrza. I znowu, każdy tak jak potrafi, każdy samodzielnie, i każde dziecko było tutaj twórcą tego swojego dnia eksperymentalnego. Kolejny przykład to projekty. Słuchajcie Państwo, projekty to jest rzecz, którą można robić od przedszkola do, nie wiem, nawet na studiach jeszcze pewnie projekty to by było bardzo fajne zadanie. Ja trochę rzuciłam moje dzieci na głęboką wodę, ponieważ projekty samodzielne do tej pory zaczynałam w drugiej klasie, kiedy już bardzo wiele takich projektów wspólnie zrobiliśmy i były projekty klasowe i projekty grupowe. Natomiast tutaj stwierdziłam, że moje dzieci gotowe są już do tego, żeby samodzielnie zaplanować i przeprowadzić projekt według własnego pomysłu. Pierwsze zadanie, pierwszy dzień polegał na tym, że dzieci miały znaleźć sobie temat projektu i go zaplanować. I znowu informacje zwrotne od rodziców były dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ macie tutaj Państwo przykład planu projektu u chłopca, który wymyślił projekt o ocelocie. Myślałam, że to będzie zupełnie inny projekt, ponieważ znam tego chłopca i to jest ten chłopiec, który interesuje się wojskiem i wszystko, co wojskowe. Zna przebieg bitew różnych historycznych i z korespondencji z mamą dowiedziałam się, że on już miał zaplanowany, że będzie robił projekt o Powstaniu Warszawskim. Tak, pierwsza klasa szkoły podstawowej i Powstanie Warszawskie. I w pewnym momencie wpadła mu do głowy myśl, że może jednak o ocelocie. Były projekty o balecie, były projekty o zwierzętach, o psie, o kocie, a nawet projekt o człowieku. Bardzo różne tematy moje dzieci wymyśliły. I najpierw miały zaplanować. Dla mnie to było bardzo ważne, żeby one poczuły, że ten plan i to, że trzeba się jego trzymać i trzeba jak gdyby wymyślić, wybiec myślą w przyszłość, w jaki sposób ja będę zbierać informacje, w jaki sposób przedstawię innym to, czego się nauczyłem w projekcie, to jest bardzo ważne. Potem znowu od rodziców dostałam informację, że któreś dziecko już zaplanowało i chce dalej pracować, to czy mam pozwolić dziecku na to, żeby już pracowało w projekcie, bo mama myślała, że tak musi się trzymać koniecznie tego, że dzisiaj tylko plan, ale przecież nikogo nie będziemy zatrzymywać, jeśli jego zainteresowanie jest takie, że on już teraz musi i chce to zrobić.
Niektóre projekty już się zakończyły, trwały około tygodnia, a niektóre jeszcze nie. Niektóre projekty jeszcze trwają. Proszę zobaczyć, jaki był rezultat projektu o ocelocie. Tutaj właśnie Filip wymyślał różne, znaczy tak, szukał informacji o tym zwierzęciu, zrobił kartę pracy, na którym porównał ocelota z innymi zwierzętami. Zrobił również własnoręcznie puzzle i je tutaj złożył. To była bardzo misterna praca, ponieważ zrobił dwa bardzo podobne rysunki. To nie było ksero, nie pomógł sobie żadnym urządzeniem, zrobił dwa różne rysunki i jeden pociął i złożył jak puzzle. Dzieci prezentowały te swoje projekty na filmikach i wiem, że inne dzieci z klasy mogły zobaczyć, chociaż to jest grupa rodzicielska na Messengerze, to jednak wiem, że rodzice pokazują rezultaty pracy innych dzieci, bo one bardzo się cieszą, kiedy mogą zobaczyć, co stworzył, co zrobił kolega, koleżanka. Kolejne zadanie, będę się zbliżała do końca, to są zadania, problemy do rozwiązania. I to znowu każde dziecko może zrobić na własny sposób. Słuchajcie Państwo, to zadanie samo mnie zadziwiło, sposoby, w jaki dzieci podeszły do tego zadania, bardzo mnie zadziwiły. Nie wiem, dlaczego tutaj zniknęła prezentacja. O, zadanie było bardzo prościutkie. Dziadek Tomka ma gospodarstwo, w którym hoduje zwierzęta. Tomek policzył, że razem mają 16 nóg. Jakie to mogą być zwierzęta? Prosiłam dzieci, żeby przemyślały różne możliwości, żeby się posłużyły klockami, rysunkami, jak kto chce. I znowu dzięki rodzicom dowiedziałam się, w jaki sposób dzieci myślą. Ja zresztą rodziców poprosiłam o to, żeby mi opisali proces myślowy dzieci, bo niektóre dzieci po kolei rozpisywały sobie, ile zwierzęta mają nóg, sprawdzały, a niektóre zrobiły to zadanie w pamięci. Jedna z mam napisała mi nawet, że ona poszła do drugiego pokoju po zwierzątka. Przepraszam, nie ten slajd. Poszła do drugiego pokoju po zwierzątka, żeby wytłumaczyć dziecku zadanie, natomiast kiedy wróciła, to o właśnie to, co tutaj, te cztery karteczki, było już zrobione. Dziecko zrobiło to zadanie w pamięci. Tutaj są inne przykłady na to, jak dzieci rozpisywały. To zadanie na dole, które zrobiła jedna z dziewczynek z pierwszej klasy, uświadomiło mi, że ona już rozumie, co to jest mnożenie, zna nawet znak mnożenia. Zapytałam się mamy, czy faktycznie, czy ona jej nie pomogła i rzeczywiście okazało się, że dziewczynka to, na to sama wpadła i sama to zapisała. Zresztą autorka tej karty pracy później pracowała jeszcze sobie sama i mama mi przysłała taką informację, że proszę pani, Gabrysia prosi przekazać, że to bardzo fajna zabawa, ma już nie pamiętam dokładnie, tam 40 parę krów, 15 kotów czy psy w gospodarstwie i to są 244 nogi. Czyli dziecko dalej poszło tym tropem, zaczęło się bawić i taki sposób obliczenia, przeliczenia bardzo je wciągnął. Kolejne, w tym zadaniu było jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Ja zapytałam dzieci, czy faktycznie, czy to zadanie można rozwiązać, jeśli nóg będzie 15. I ja myślałam, że po prostu dzieci mi przyślą taką odpowiedź, że no zwierzęta mają parzystą liczbę nóg, więc to jest niemożliwe do rozwiązania. Ale jakże mogłam zwątpić w kreatywność moich pierwszaków, bardzo szybko dostałam taką informację, że na przykład może być pies po wypadku z trzema nogami i wtedy można zaplanować, że nóg będzie 15. Były takie rozwiązania zadania, że na przykład na podwórku stoi bocian, jedną nogę ma schowaną, albo najbardziej kreatywne rozwiązane to zadanie było takie, że jeden chłopiec szukał w książkach informacji na temat zwierząt z trzema nogami i znalazł kangura, gdzie w książce było opisane, że jego ogon spełnia bardzo ważną rolę właśnie przy chodzeniu, przy skakaniu, przy poruszaniu się, więc on powiedział, że to może być jego trzecia noga i zadanie bardzo prosto można wtedy rozwiązać. Także kreatywność dzieci, jeśli na to im tylko pozwolimy, nie ma granic. Proszę zobaczyć kolejny przykład takiego zadania, już teraz szybciutko tylko opowiem o tym, że staram się również dawać dzieciom takie zadania, które umożliwią im tworzenie na bardzo różne sposoby. Zwierzę, które istnieje tylko w Twojej wyobraźni i znowu to było zadanie interdyscyplinarne.
dzieci tworzyły to zwierzę, opisywały, tworzyły wizytówkę tego zwierzęcia, rysowały komiks, opowiadały rodzicom historię wymyślone na temat tego zwierzęcia i również projektowały tor przeszkód, który chętnie to zwierzę by pokonało. Tory przeszkód bardzo często wykorzystuję w takiej pracy zdalnej, żeby dzieci miały dawkę ruchu i rodzice potem przysyłają mi filmiki, jakie wymyślne tory przeszkód dzieci wymyślają. To jest przykład zadania wykonane przez jedno dziecko. O, to jest dalszy ciąg tego samego zadania. Dziecko oprócz tego, że narysowało komiks i opowiedziało rodzicom całą historię, to również napisało. A muszę Wam powiedzieć, że ja jeszcze nie zdążyłam z nimi zrobić dwuznaków, także tu już widzę, że on nie dość, że wymyślił historię, to jeszcze całkiem prawidłowo i prawie bezbłędnie napisał. Dużo mówiłam w swojej prezentacji o rodzicach i o mojej współpracy, bo to, czego ja się uczę w tej sytuacji, to jest właśnie to, że dzięki rodzicom, że warto w ogóle, że warto dbać o relacje z rodzicami, warto być z nimi w takiej relacji i pokazywać im, że oni są bardzo ważni w całym procesie uczenia się dzieci, że bez nich, zresztą ja często im piszę takie informacje zwrotne, że bez nich ja bym nie dała rady z dziećmi pracować, a w momencie, kiedy oni przysyłają mi takie informacje, że oni się też bardzo dużo z tego uczą, tak? Że oni teraz widzą, jak to wygląda i czerpią z tego satysfakcję. Często mówią, tak, myśmy się w to zadanie tak wciągnęli, że cała rodzina brała w tym udział, na przykład w torze przeszkód albo w grach, które dzieci projektowały. Także dla mnie to jest też, że wniosek z tego dla mnie jest taki, że jak ten cały trudny czas skończy się, kiedy będziemy już normalnie chodzili do szkoły, to w jaki sposób teraz z rodzicami współpracuję, w jaki sposób z dziećmi pracuję, będzie mi pomagał w takiej już normalnej, zwykłej pracy w szkole. Myślę, że takie doświadczenia są dla mnie bezcenne i codziennie uczę się czegoś nowego i myślę, że moi rodzice też, nie tylko dzieci. Ja bardzo dziękuję, mam nadzieję, że udało mi się Was zainspirować moimi zadaniami i przekazuję głos dalej Edycie. A dzisiaj wszyscy są online, więc stąd te problemy. Ale myślę, że za chwilę będzie z nami, także jeszcze chwileczkę i będzie kolejny temat, kolejna prowadząca. O, teraz. Tak. Domyślam się, że teraz pewnie mnie słychać. Tak.
pomoże. Komórkę odłożyłam, żeby nam nie piszczało. Zdarzyło, ale za chwilkę powinno być ok, także jeszcze chwila cierpliwości. Myślę już, że powinnam być. Tak, witaj, jest dźwięk, jest ok. Myślę, że, no, że to cieszę się bardzo. Po takich trudach połączyliśmy się. Trochę mi, przyznam, umknęło to, co chciałam powiedzieć na początku, bo chciałam odwołać się do tego, co mówiła Wiesia, ale może jakoś to wszystko, wiecie Państwo, powróci. Witam Państwa jeszcze raz. Ja mam trochę inną perspektywę, ponieważ ja jestem nauczycielką przedmiotu, czyli uczę historii w szkole podstawowej. Wszystkie właściwie klasy w mojej szkole, od klasy czwartej do klasy ósmej. I tutaj widziałam podczas tego, co Wiesia mówiła, że pisaliście Państwo, że jednak no trochę specyfika też naszej pracy, ludzi, którzy uczą dużą liczbę dzieci, bo ja uczę 13 klas, ponad 300 uczniów, więc widzę, że tacy nauczyciele tutaj wśród Państwa też są. Bo jakby nasze pewnie doświadczenia będą trochę wspólne i trochę też różne od tego, co mówiła Wiesia. Kiedy zastanawiałam się, jak rozmawiać z Państwem, bo wiedziałam, że będzie tutaj nas grupa ludzi, którzy są z różnych miejscowości, jakby warunki też mamy różne i uczymy też różnych przedmiotów. Nie chciałabym bardzo zasypać tutaj Państwa moimi przykładami historycznymi, chociaż bez nich się nie obejdzie, ale zaczęłam się zastanawiać, co ja jako nauczycielka, jako osoba, która też prowadzi warsztaty dla szkół, spotykam się z różnymi nauczycielami w różnych szkołach, w szkołach miejskich, wiejskich, małych, dużych, w szkołach, gdzie nauczycielka łączy, jeździ po kilku miejscowościach, żeby mieć etat, więc zaczęłam się zastanawiać nad tym, czym w ogóle jest zadanie edukacyjne i chciałabym z Wami podzielić się takimi moją wiedzą i refleksjami i tym, w jaki sposób to myślenie o zadaniu edukacyjnym możemy teraz przełożyć na to, w jakiej sytuacji dzisiaj się wszyscy znaleźliśmy. Jakie to jest zatem dobre zadanie? To zadałam sobie pytanie w zdalnej edukacji, ale nie tylko, bo myślę, że nie możemy uciekać jakby od takiego myślenia o tym, że nasza zdalna edukacja, nasza zdalna szkoła nie może być oderwana od tej szkoły, która była przed epidemią albo będzie po. Jest to naprawdę ta sama szkoła i ta sama jakby wiedza i te same umiejętności, mamy te same dzieci. Dużo dzisiaj było już tutaj mówione o tym, że dobre zadanie, to już mówiła o tym na początku też Sylwia i mówiła tutaj dużo Wiesia, o tym, że dobre zadanie to jest zadanie, które jest celowe i ma kryteria sukcesu. I ja nie będę tutaj oczywiście z Państwem rozmawiała na ten temat, na temat formułowania celów, ale bardziej pomyślałam sobie o tym, że jeszcze bardziej w tej sytuacji myślenie o dobrze jakby postawionym sobie też celu
i o dobrze sformułowanych kryteriach sukcesu tym razem do zadania jest naprawdę kluczowe. Potrzeby i możliwości uczniów, tak jak Państwo widzicie, no cóż tu można więcej powiedzieć? Myślę, że każdy z nas, jakby podstawą do takiego tworzenia dobrych zadań jest znajomość potrzeb i możliwości naszych uczniów. I chciałabym tutaj, żebyśmy też nie zapominali o tym, że dzisiaj bardziej niż wcześniej jeszcze ważne jest być bardzo uważnym i skupionym właśnie na te potrzeby i możliwości swoich uczniów. Bo ja pracując w dość dużej szkole w Lublinie, w dużym mieście, moi uczniowie mają możliwości na pewno inne niż, nie wiem, możliwości uczniów mojej koleżanki z małej miejscowości. Dlatego szczególnie musimy zwracać na to uwagę, ale nie tylko myśląc o klasie jako o grupie, ale przede wszystkim właśnie tworząc zadania edukacyjne. Że te zadania bardzo muszą być dostosowane do możliwości i do potrzeb tych właśnie naszych uczniów. Zrozumiałe polecenie. No i znowu mogłabym się tutaj powtórzyć, bo rzeczywiście to zrozumiałe polecenie, szczególnie w edukacji zdalnej, jest niezwykle naprawdę bardzo, bardzo istotne. I sami to Państwo wiecie, bo kiedy jestem w klasie i podaję polecenie, to zawsze mam szansę na to, że ktoś, kto nie rozumie mojego polecenia, nie zrozumiał z różnych przyczyn, mnie dopyta. Tutaj takiej pewności nie mamy. Jakby to praca nad poleceniem i myśleniem o tym, czy każdy z moich uczniów to polecenie zrozumie i czy wszystkie kryteria, które ja dzieciom dam do tego zadania, będą pozwolą dziecku zrobić to zadanie tak, jak ono powinno wyglądać, jak ja oczekuję zrobienia tego zadania. No i poziomy poznawcze. Pod tym hasłem ja tutaj ukryłam bardziej myślenie o tym, żeby też w tej edukacji zdalnej bardziej skupić się na uczeniu umiejętności niż wiedzy. Ja jestem historykiem i rzeczywiście przypadłość historyków to jest taka, że staramy się jakby nauczyć dzieci bardzo wielu faktów związanych z przeszłością, jakichś dat i różnych innych rzeczy. I to myślenie myślę, że szczególnie teraz, w tej sytuacji, warto trochę zrewidować. Warto trochę pomyśleć o tym, czy na pewno ta wiedza taka pamięciowa jest moim uczniom w tym momencie potrzebna, czy nie bardziej i łatwiej będzie nam i bardziej korzystnie dla uczniów przede wszystkim, będzie nam skupić się nad kształceniem umiejętności i to takich umiejętności, które akurat w tej sytuacji będą bardzo ważne. I ja nie myślę tutaj o taksonomiach, o jakimś tam podziale na zadania z różnych poziomów taksonomicznych, a bardziej myślę tylko o tym, jakie myślenie uruchomi to zadanie u moich uczniów i czy to myślenie jest takie, jakiego ja oczekuję, czy ja rzeczywiście chcę i bardziej mi zależy na tym, żeby oni znali datę i potrafili je odtworzyć, czy znali, nie wiem, części jakiegoś organu, czy bardziej zależy mi na tym, żeby moje dzieci bardziej używały swojej wiedzy, którą przecież dzisiaj mogą mieć w telefonach, w komórkach, tak jak każdy z nas. I na koniec rzeczywiście napisałam tu takie zdanie, w które naprawdę ja bardzo mocno wierzę. Jakość naszego nauczania i jakość uczenia się uczniów bezpośrednio wypływa z tego, jakie dajemy im zadania. Dlatego rozmowa o zadaniach i myślenie w ogóle o zadaniach, o tym, jakie te zadania tworzymy, jakie im dajemy i jaką one mają wartość, jest naprawdę, wydaje mi się, w edukacji kluczowe. Ja sobie pomyślałam w pierwszym takim momencie o tym, jak ja planuję moje lekcje, jak ja planuję moje zadania, jak ja planuję to, jakie zadanie dam uczniom i co to zadanie będzie sprawdzać. No i ja podzieliłam to, nie wymyślałam tego oczywiście sama, jest to jakby wyjęte z badań Elmora, który badał rdzeń nauczania, czyli właśnie tą istotę tworzenia zadań edukacyjnych. I pierwszy taki element, który warto wziąć pod uwagę, to jest relacja uczeń-treści, czyli to, co moi uczniowie już wiedzą, jakie mają trudności. No i też tutaj myślę, że specyfiką będzie tej edukacji zdalnej myślenie o tym, że jakie uczniowie mogą mieć trudności w pracy zdalnej. I ja pracuję z uczniami w dużej części bezpośrednio, bo pracuję poprzez Meet, Google Meet. I tam z uczniami moimi widzę się. Nie są to wszystkie lekcje, ale co druga lekcja przynajmniej taka jest. Więc ja mam tę łatwość, że ja
mogę jakby trochę zobaczyć też tą ich pracę i zobaczyć to, z czym mają trudności. Kiedy tutaj słuchałam Wiesi, to oczywiście pomyślałam sobie, że ja naprawdę nie mam takiej wiedzy na temat moich prawie 340 uczniów, których uczę, na temat tego, jakie oni robią postępy i co im sprawia trudność, a co nie. Dlatego myślę, że tym bardziej moje zadanie, które tworzę na lekcje dla klas na przykład piątych czy szóstych wszystkich, bardzo muszę je przemyśleć pod kątem tego, żeby w pewien sposób wyciągnąć taką średnią i wypośrodkować to, żeby to zadanie no, było adekwatne do tych uczniów właściwie wszystkich. To, co jest też istotą, myślę, tej naszej edukacji zdalnej, to następna rzecz to jest nauczyciel treści. Czyli jeszcze raz, ja wiem, że o tym już była mowa, ale myślę, że to w ogóle jest ogromną ma wartość, żeby jeszcze raz naprawdę gruntownie zastanowić się, czego ja w tej sytuacji muszę nauczyć moich uczniów. Które treści podstawy programowej są kluczowe, które dla mnie są tak ważne w moim przedmiocie, że moi uczniowie bez opanowania tej treści lub danych umiejętności nie pójdą dalej. I to jest, myślę, że bardzo ważna rzecz. I tutaj zastanawiając się nad tym, jaka jest specyfika tego nauczania zdalnego i czym ona się różni od edukacji tej naszej tradycyjnej, to jest też takie myślenie, co moi uczniowie wiedzą jakby ze świata, nie tylko ze szkoły. Będąc w szkole, to często moje myślenie idzie w tym kierunku, no na tym będę bazować, bo to już było to na naszych lekcjach. Tutaj jednak chyba nie bardzo mogę tak zrobić. Jakby myślę o tym, co moi uczniowie w ogóle ze swojego świata, ze swojego życia mogą wiedzieć na temat, nie wiem, Grecji, położenia, czy jakichś roślin, które ich otaczają, tego jak z nasienia powstaje roślina i tak dalej. I myślę, że tu każdy z nas jest bardzo ważne, żeby takie pytania sobie stawiał i żeby też był bardzo na to taki czujny. Przy tym punkcie chciałabym też powiedzieć o tym, co najpierw uczyć, a co później. Jakby tutaj też jest pole do popisu dla nas, którzy tworzymy te zadania. Czy tych treści nie jest za dużo? Czy ta karta pracy, którą przygotowałam na te lekcje lub zadanie, które przygotowuję, czy ono nie zabierze uczniom zbyt dużo czasu w odniesieniu też do ich innych zadań? Też tutaj słyszę głosy rodziców, którzy myślę, że tak jak w klasach młodszych, rodzicom jest o tyle łatwiej, że jakby jest jeden nauczyciel i ogarniają to wszystko jakby za jednym zamachem. Natomiast w edukacji przedmiotowej w tych starszych klasach, tutaj też widzę, że Państwo piszecie o tym, że z jednej strony oczekujemy od dzieci samodzielności i jest to bardzo ważne, żeby dzieci były samodzielne, ale z drugiej strony często zdarzają się zadania, które po prostu dziecko ich samodzielnie nie wykona. I wiemy też, że będzie potrzebowało jakiejś pomocy. I czy naprawdę mnie jako nauczycielce na tym zależy, żeby dać dzieciom takie zadanie, które jest jakby ponad ich siły i które nie pomoże im rozwijać ich umiejętności, a raczej im to utrudni. Myślę, że dobierając tutaj treści też, muszę myśleć nie tylko o samych treściach, jakie chcę nauczyć, ale też o formie, w jakiej to zadanie sprzedam moim uczniom. Ważne jest, żeby to zadanie miało ciekawą formę i żeby było bliskie doświadczeniom dzieci. I tutaj też z kolei, po raz kolejny mogę już powiedzieć o tym, że to w jakim środowisku mamy szkołę, z jakiego środowiska wywodzą się nasze dzieci, to jest bardzo częste i bardzo też istotne. Przy konstruowaniu zadań muszę też pomyśleć o tym, jak sprawdzę, że moi uczniowie rozwiązali zadanie poprawnie. No i to w przypadku edukacji zdalnej, dla mnie przynajmniej, jest naprawdę zadaniem dość trudnym. Jest wyzwaniem, mogę śmiało powiedzieć, że próbuję się do dzisiaj z różnymi sposobami i na pewno Państwo macie bardzo dużo różnych swoich własnych pomysłów, jak to można zrobić. Ja to, co mogę jedynie jakby zachęcić nas wszystkich do tego, to żeby stosować różne sposoby, różne techniki, i żeby nie tylko opierać się na narzędziach internetowych. Ja mam informację z mojej szkoły, że moje dzieci
po pierwszym tygodniu zaczęły bardzo mocno gubić się w tym, jaka to jest platforma, gdzie się trzeba zalogować. Mieliśmy też informacje od rodziców, że rodzice wręcz bardziej chcą, żeby ograniczać te ilości różnych nowoczesnych takich platform w edukacji zdalnej, bo sprawia to trudność dzieciom, szczególnie myślę tym dzieciom w klasie czwartej, piątej, nawet jeszcze szóstej. No i jest to też skutek tego, że później rodzic musi do tych lekcji sobie siąść. Ja oczywiście do sprawdzenia wykorzystuję i Learning Apps, i Quizlet, i Kahoot, i różne takie sposoby, które moje dzieci znają, bo stosowaliśmy ich też na je też na lekcji. I myślę, że te tradycyjne takie sposoby, takie, o których dużo mówiła Wiesia, że zrobienie zdjęcia tradycyjnej pracy i wysłanie do pani jest też takim sposobem, który no nie możemy o nim zapominać i też nie uciekajmy od tego. Nie idźmy tylko w samą formę, ale też myślmy o tym, co będzie korzystne dla naszych uczniów. No i trzecia część, to co ja biorę pod uwagę przy opracowywaniu zadań, to relacje nauczyciel-uczeń, czyli tą relację, którą ja wypracowałam, ale też mogę wypracować zdalnie. Na ile ja mogę wiedzieć, czy cała moja klasa rzeczywiście ze mną idzie i na ile to jest ze mną, czy nie. I to przyznam, że w edukacji zdalnej też jest wyzwaniem. Powinnam wiedzieć i staram się to dowiedzieć jak najbardziej, jakie wsparcie ode mnie mogą mieć dzieci w takiej pracy zdalnej. Mogę ich oczywiście pytać i to robię, mogę robić ankiety i też to robię. I myślę, że to są takie najprostsze i najfajniejsze rzeczy, zaczynać po prostu lekcję od pytania, co u ciebie słychać. Albo komunikując się z uczniami, nie tak jak ja, widząc się z nimi, ale poprzez karty pracy czy maile, to warto na tej karcie pracy, czy gdzieś warto w mailu po prostu zapytać, co u ciebie słychać. I namawiałabym nas wszystkich, żeby jednak nie stawiać tylko samej wiedzy, ale pozwolić tym relacjom wpłynąć na poprawę efektywności kształcenia, bo to naprawdę tak działa. Dobrze jest wiedzieć, jakie moje reakcje poprawiają uczenie się dzieci. I dobrze też o tym rozmawiać. No i chyba też dobrze jest nie mieć zbyt wygórowanych oczekiwań, jeśli chodzi o wykonanie zadania. Bo często też śledząc to, co się dzieje na Facebooku, w różnych grupach, w których też mam przyjemność być, widzę, jak nauczyciele często zmagają się z takim podejściem, dobrze wykonana praca, ale jeszcze coś by mogło być. To zawsze zadaję sobie takie pytanie, czy rzeczywiście ja sama chciałabym usłyszeć takie zdanie od mojego szefa i że w tej szczególnej sytuacji trzeba naprawdę doceniać to, co jest taką podstawą też edukacji tej okejowej, której jakby ja, która mi przyświeca, jest docenianie pracy ucznia, docenianie nie tyle pracy samego efektu, ale czasami jego wysiłku i starań. No i ja i też jakby zostaję z taką myślą, że informacja zwrotna, która powinna płynąć od uczniów do nauczyciela, jest rzeczą też dość trudną. A teraz chciałabym trochę przejść do konkretów i tak zastanawiając się, w jaki sposób, w jakim kierunku mogłabym tutaj pokazać Państwu to, co ja robię na lekcjach, i pomyślałam sobie, że ja bardzo mocno stawiam na to, aby wykorzystywać zasoby rodziny, zasoby domu w realizacji zadań przez uczniów. Chciałam też popatrzeć na to trochę tak ponad mój przedmiot. I wypisałam kilka propozycji, które być może będą dla niektórych z Państwa inspiracją, ale myślę, że też Państwo macie dużo swoich doświadczeń. Ja na pewno na historii, myślę, że też na WOS-ie, którego uczyłam przez wiele lat, bardzo dobrą rzeczą do wykorzystania są zdjęcia. Stare zdjęcia rodzinne, niekoniecznie bardzo stare, ale na przykład trochę zdjęcia z takich czasów, których dzieci nie pamiętają, mogą być znakomitą inspiracją do różnych lekcji historii, najróżniejszych lekcji, ale myślę, że nie tylko, bo przecież na języku polskim doskonale można pisać opowiadania, opisy, korzystając właśnie z takich zdjęć. Ja bardzo dużo stawiam też na relacje
czyli opowieści. Myślę sobie, że ten czas, który został nam teraz dany, szczególnie w czasie epidemii, jest takim czasem, w którym rzeczywiście te opowieści można wykorzystać bardziej niż tradycyjnie, bo przynajmniej część rodziców jest z dziećmi w domu. I na te opowieści też pokażę Państwu przykład takiego zadania, które ja dałam do swoich uczniów, które te opowieści, również telefoniczne, no bo przecież nie bardzo możemy się z domu wydostać, nie, można wykorzystać, no i pamiątki rodzinne, i to też różnego rodzaju pamiątki. Przyznam, że wpadłam na ten pomysł podczas porządków domowych, które przy okazji tutaj sobie robiłam, i odkryłam, jak wiele różnych pamiątek pochodzących z mojej rodziny, takich związanych z historią, ale nie tylko, znaleźć mogę w swoim domu. I być może to też jest taki moment, żeby wykorzystać to, co uczniowie mogą znaleźć w domu, czyli żeby o tym po prostu myśleć. Na języku polskim czy na geografii pomyślałam sobie, że znakomitym też będą zdjęcia wspólnych wyjazdów i wycieczek, czy właśnie pamiątki, zaproszenia, które odnajdujemy w domu, czy jakieś przewodniki i mapy, które są do odnalezienia w swoim domu. To jest przykład, tylko taka inspiracja, tutaj nie jest całe zadanie, nie ma tutaj oczywiście ani kryteriów, ani nie ma tutaj samego polecenia, ale jest pewna inspiracja, jak można wykorzystać stare zdjęcie. I tutaj, jak widzicie Państwo, można do tego zdjęcia wykorzystać masę różnych historii, czyli dowiedzenie się tego, kto jest na tym zdjęciu, w jakiej sytuacji ono jest wykonane, czy to jest uroczystość jakaś rodzinna, czego w ogóle można się dowiedzieć o członkach swojej rodziny. Ale jeśli też pamiętajmy o tym, bo mówiliście też na poprzednim webinarze, że w edukacji zdalnej bardzo ważne jest pozostawianie uczniom wyboru. I zawsze przy takich zadaniach, ja przynajmniej, moje myślenie idzie zawsze w takim kierunku, co ja mogę zostawić im do wyboru. Czyli na ile ja muszę ingerować w takie zadanie, a na ile oni mogę im pozwolić jakby wziąć odpowiedzialność za to zadanie na nich. Jeżeli dałabym takie zdjęcie w klasie 7 czy 8, to myślę, że wystarczyłoby zapytać moich uczniów, czego mógłbyś się dowiedzieć z tego zdjęcia. I myślę, że wtedy ich kreatywność byłaby dużo większa. Jeśli mamy uczniów młodszych, to rzeczywiście trzeba bardziej kierować ich jakby myślenie i bardziej dopasowywać to do treści lekcji, które my akurat mamy. Jeżeli też, ja myślę, że też zawsze trzeba myśleć, jak staram się ja to robić, żeby myśleć o tym, że nie każde dziecko też może takie zasoby w domu mieć, bo pamiętać trzeba o tym, że dzieci uczą się i przebywają w różnych środowiskach. Natomiast na pewno, jeżeli myślę o kompetencjach, jakie kształcą takie właśnie zadania, to na pewno kształcą one i kompetencje społeczne, ale również kreatywność, czyli jaka okazja na przykład mogła towarzyszyć temu zdjęciu. Można z takiego jednego drobnego elementu naprawdę zbudować fajną i ciekawą, myślę, lekcję. Mam tutaj taki już, to jest tak naprawdę przykład mój, ale trochę inspirowany też tym, co słyszę gdzieś na grupach jakichś właśnie facebookowych. W klasie 8 dałam dzieciom zadanie, to jest zadanie, które dostali w czasie też świąt, po to, żeby mogli się skontaktować z rodzicami, z dziadkami. I tutaj zobaczcie Państwo, że to zadanie polega na wyjaśnieniu, chyba tam 15 było terminów, słów, które pochodziły z PRL-u. Nie mam tutaj ich, nie zamieściłam ich Państwu, ale tam były między innymi słowa takie jak saturator, czy kartki na żywność i tak dalej. Takie słowa, których dzisiaj dzieci w ogóle nie wiedzą, ale poprosiłam ich o zdobycie informacji, wyjaśnienie tych pojęć nie poprzez wypisanie w wyszukiwarkę internetową, ale poprzez to, żeby właśnie porozmawiać, żeby porozmawiać z kimś z rodziny, żeby zadzwonić do dziadków, żeby w jakiś sposób uzyskać od nich informacje o tym, bo myślę sobie, że takie zadanie, oprócz kształcenia umiejętności badawczych chociażby, czyli dochodzenia jakby do wiedzy, też bardzo zbliża i też bardzo pozwoli rodzinom ten czas w jakiś sposób wykorzystać. I myślę, że to też jest rzecz, o której no, nie możemy też zapominać, a tym bardziej myślę, że właśnie powinniśmy ją wykorzystać. Przy takim zadaniu uczeń staje się badaczem,
No i myślę, że humor i w ogóle wykorzystanie humoru i bycie takim, wiecie Państwo, jakby podtrzymywanie takiego naturalnego bawienia się edukacją też w tym wypadku nie jest bez znaczenia. I przyznam, że dostałam już część informacji, część prac tych od moich uczniów i rzeczywiście sami oni się śmieją, bo historie, które tam opisują, których opowiedziała babcia albo dziadek z PRL-u, rzeczywiście no po prostu chwytają za serce. Takie zadania sprawiają po pierwsze to, że dziecko jakby widzi, że historia, która jest takim przedmiotem no jakby oderwanym od tego, co dzisiaj my mamy, i wydaje się, że właściwie po co się uczymy historii, to się okazuje, że to jest czyjeś życie i że to jest czyjeś doświadczenie i że to też może być pasjonujące i też może być bardzo, bardzo ciekawe. Takie zadanie i to zadanie akurat, to jest przykład zadania, które jest ciekawe i też realizuje treści podstawy programowej, czyli rzeczywiście zawsze staram się szukać takich treści, ale myślę, tak jak Wiesia powiedziała, że w tej sytuacji podstawa programowa nie jest jakby głównym wyznacznikiem tego, co robimy z dziećmi. I pamiętajmy też o tym, że podstawa programowa jest napisana na cały cykl edukacyjny, który kończy właściwie tylko ósma klasa. Natomiast wszystkie pozostałe dzieci, no wrócimy kiedyś do tej realnej szkoły i wtedy też będzie czas na to, żeby to wszystko jakby dokończyć. Tutaj muszę powiedzieć, że o, też mi coś przeskoczyło, to sobie muszę tu wrócić, bo coś mi tutaj uciekło. Dobrze, i tutaj jeszcze chcę pokazać na tym przykładzie wybór uczniów. Tych słów jest tam dość dużo i jak moi uczniowie je zobaczyli, to powiedzieli, o, niektóre to my znamy. I ja powiedziałam, wy macie wybór, wybór macie, zobaczcie Państwo, to jest wybór nie tylko samych tych słów, ale jest wybór formy. Od prostej takiej formy, od kilkuzdaniowej notatki, komiksu, rysunku, słuchowiska czy filmu, żeby dzieci, które chcą bardziej się zainteresować, chcą się bardziej przyłożyć, a może zwyczajnie mają też więcej czasu na to, coś ich bardziej interesuje, żeby jakby każdy tutaj znalazł coś dla siebie. Kiedy zadaję sobie pytanie, czy ja tutaj, w tym momencie, na ile ja muszę tu ingerować, a na ile ja mogę pozwolić im na samodzielność, no to zawsze rzeczywiście staram się postawić na samodzielność. Pomyślałam też teraz o tej pomocy rodziców, takim wsparciu, o tym, co też mówiła w pierwszej części Wiesia, jak bardzo ta pomoc rodziców jest niezbędna. I ja muszę powiedzieć, że ja mam też różne takie doświadczenia, ale ja bym raczej wolała, żeby moi rodzice tak straszliwie tam aż nie pomagali. To znaczy, dobrze jest układać takie zadania, które są fajne do pomocy, ale nie wymagają tej pomocy rodziców. Kiedy ja widzę swoich uczniów i widzę, że ktoś siedzi za dzieckiem i mu podpowiada albo mu robi za niego, no to właśnie, to powtórzę tutaj to właśnie za Wiesią, że to nauczanie zdalne jest okazją doskonałą do tego, żeby dzieci stały się bardziej samodzielne. Ale w dużej mierze zależy to od nas nauczycieli, jakie te zadania będziemy tworzyć. No i teraz już króciutko chcę tylko Państwu pokazać. Następna rzecz to jest zaproszenie. I przy tym zaproszeniu chciałabym pokazać Wam taką technikę, którą my wykorzystujemy w OPEL-u, nazywa się ona pracą wzorcową. Znalezione zaproszenie to jest akurat niestety nie moje, bo to bym była przeszczęśliwa, gdybym takie miała. Ale zobaczcie Państwo, że można napisać zaproszenie i dziecko z samooceną może sprawdzić sobie swoje zaproszenie ze zaproszeniem na przykład chociażby rodziców na ślub, czy kogoś, jakiekolwiek zaproszenie, które sobie w domu znajdzie. I to też może służyć temu, żeby trochę pokazać, że to zaproszenie, które piszemy w szkole, nie piszemy go tylko po to, żeby ono było napisane, tylko ono czemuś służy. Że ty kiedyś napiszesz takie zaproszenie. No i ostatni przykład, który nie jest jakby może tutaj bardzo do wykorzystania, chociaż liczę też na Państwa zdanie. Znalazłam po prostu w domu cały segregator różnych map, planów, miast i przewodników turystycznych i pomyślałam sobie, że być może też taki przewodnik jest do wykorzystania chociażby właśnie na geografii. Najprostsze zadanie na zaplanowanie jednodniowej wycieczki, wykorzystując przewodnik, ale do tego można też bardzo dobrze wykorzystać nie tylko przewodnik, ale
różne inne zdjęcia, chociażby znalezione w domu. I tutaj można to zrobić też w różnych formach, i prezentacji, i labbooka, i plakatu, i gry planszowej. I myślę, że to też do nas, nauczycieli, do Państwa należy wybór tego, jakby w jakiej formie my to zadanie im skonstruujemy, jak my i dzieciom to zadanie przedstawimy. I to, co chciałabym jeszcze na koniec powiedzieć i jakby podzielić się też tym, że szkoła zdalna to jest część tego, co my robiliśmy w szkole. I to nie jest jakby wyrwany organ z naszego organu szkolnego, tylko że dobrze jest też nie rezygnować z tych rzeczy, które robiliśmy w szkole. Jedną z takich rzeczy, którą ja robiłam i z dziećmi robię, jest to okej zeszyt. Czyli prowadzenie zeszytu takiego okejowego, on troszkę różni się od zeszytu tradycyjnego. Ci z Państwa, którzy trochę wiedzą, pewnie jest też spora grupa, która takie zeszyty prowadzą. Tak, widzę już, że są osoby, które prowadzą, żeby jednak go nie porzucać. Ja na początku tej edukacji zdalnej myślałam o tym, że rzeczywiście zmienię jakby i trochę zrobię te zajęcia inne, ale moje dzieci nie chciały. I ten okej zeszyt rzeczywiście zapewni gromadzenie tych zadań w jednym miejscu i kiedy już wrócę do szkoły, to ja będę mogła rzeczywiście naocznie zobaczyć wspólnie z nimi i z rodzicami, że ten proces nie miał przerwy, że ten proces się nie wyrwał, tylko że on nadal trwa i on jest cały czas, że jest w innej formie, ale to jest ten sam proces. I tak jak napisałam, ten czas się skończy, a okej zeszyt pozostaje nam jako dowód, więc zachęcam też do tego, żeby po pierwsze nie rezygnować ani z okej zeszytów, ani z takich rzeczy, które Państwo robili. Tutaj kilka jakby na dowód wrzuciłam zdjęć z zeszytów moich uczniów, to są szóstoklasiści, ale są i piątoklasiści, którzy kochają te swoje zeszyty i robią w nich notatki i to też myślę, że jest rzecz, o której warto pamiętać. Trochę przyznam, że przyspieszałam, bo wiem, że Ania już czeka na swoją kolej. Ja Państwu bardzo dziękuję i zapraszam Anię. Halo, halo, bo nie wiem, czy... O, dobry wieczór Państwu. Widzę, że się widzę. Mam nadzieję, że Państwo mnie słyszą i widzą. Poproszę o informację. O, bardzo fajnie, dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze poprosiłabym o jedną informację. Czy wśród Państwa są osoby, które uczą matematyki w szkole ponadpodstawowej? Bardzo by mnie to interesowało, czy takie osoby są, bo też odpowiednio pokieruję swoim wystąpieniem. Można by się zapytać, co tutaj w grupie nauczycieli, głównie jak czytałam z czatu szkoły podstawowej, robi nauczyciel, który od zawsze uczy w szkole ponadpodstawowej. Więc wyjaśniam. Po pierwsze, zaczęło się to 15 lat temu, kiedy refleksyjnie i w oparciu o doświadczenia z własnymi, wtedy dorastającymi dziećmi, mam ich troje, widziałam potrzebę zmian w ofercie tego, co prezentuję swoim warsztatem pracy dla moich uczniów. Było to absolutnie intuicyjnie, bez żadnego planu, robiłam to metodą prób i błędów. Następnie, 2 lata temu, dostałam propozycję napisania książki, w której opisałam historię swojej drogi, zmiany warsztatu pracy, ale przede wszystkim własnej transformacji. I wtedy już wiedziałam, że jest to możliwe, że jest to bardzo potrzebne, chociażby z powodu tego, że szkoła, polska szkoła właściwie zatrzymała się na roku
810, kiedy powstała edukacja w Prusach, o której wiemy z historii, że była no, na tamte czasy bardzo potrzebna. Celowo zamieściłam dwa zdjęcia w kolorze czarno-białym, na którym widać, że właściwie klasa, jeżeli chodzi o rok 1917 i 2017, praktycznie się nie różni. Nauczyciel jest tutaj w roli głównej, uczniowie słuchają, tylko na tym drugim zdjęciu, tym współczesnym, trochę mniej. I oczywiście zmiany, które opisałam w książce, nie tylko samą drogę edukacji, ale również to, jakie są efekty, bo już moi uczniowie, którzy prowadzeni byli tą tą metodą, sprawiły, że w książce zawarłam już właśnie efekty moich wypracowanych metod pracy. Okazało się, że miesiąc temu trochę więcej, ja mam jeszcze jedną sposobność, żeby przekonać się, jak bardzo to, co wypracowałam, pozwoliło mi na płynne przejście z edukacji stacjonarnej do edukacji zdalnej. I właśnie o tym bym chciała Państwu trochę powiedzieć. Może zacznę od tego, że właśnie znajdę mój slajd, bo mi się tu zagubił przy jakichś przejściach, sekundeczkę. Że żeby mówić o zdalnej edukacji, to przede wszystkim trzeba zmienić myślenie o roli nauczyciela. I tutaj prezentuję po lewej stronie plakat, który jest plakatem wypracowanym, zaproponowanym przez Natalię Boszczyk, nauczycielkę języka polskiego z Warszawy, która była zainspirowana moją książką. Po kilku drobnych korektach plakat jest wypracowany wspólnie i to jest moje najbardziej ścisłe PZO, które obowiązywało już od tamtego roku pracy stacjonarnej, natomiast te zasady, które tutaj są, nie będę ich czytać. Jeśli będziecie Państwo życzyli sobie, mogę podesłać link z możliwością sobie wydrukowania. One będą towarzyszyły temu spotkaniu, na którym Państwa chcę zainspirować moimi metodami, które wypracowałam i nie dotyczą to tylko matematyki, bo bardzo wiele rzeczy powtórzy się z tego, co mówiła Wiesia i co mówiła przed chwilą też Edyta. O tym, że nauczyciel jest osobą, która ma wspierać, która ma pokazywać dobrą drogę, mówiła już 100 lat wcześniej Maria Montessori, w związku z tym nie jest to nic nowego, tylko odkrywczego, tylko warto się nad tym skupić. W mojej drodze zmian i mojej transformacji zaczęłam od języka porozumienia bez przemocy. Jest tutaj link do książki, którą można sobie wydrukować, Marshalla Rosenberga. Ta książka stała się moją biblią, jeżeli chodzi o początki zmian. To pozwala mi na posługiwanie się językiem empatycznym, zarówno w życiu osobistym, ale też w zawodowym. Pozwala to wspierać proces uczenia się ucznia i również pozwala wspierać samego ucznia, co szczególnie w procesie zdalnej nauki jest bardzo istotne. I tutaj kilka razy mówiła już Wiesia i Edytka o tym, że podstawa programowa. Ja uważam, że podstawa programowa jest ważna i można ją zrealizować, ale to nie jest zasadniczy cel, szczególnie edukacji zdalnej, dlatego że on będzie zrealizowany wtedy, kiedy my będziemy go opierać o kompetencje miękkie. Pamiętajmy o tym, że uczeń jest też w takiej sytuacji jak my, ma wiele niepewności, ma wiele pytań, na które trudno znaleźć dziś odpowiedzi. Przede wszystkim ma zmianę swojej rzeczywistości, czasem spore zagęszczenie w mieszkaniu na metr kwadratowy osób, które przebywają 24 godziny na dobę. I to jest bardzo ważne, żeby w kontakcie z uczniem i realizowaniu materiału, który chcemy prezentować, brać pod uwagę to, co będzie wspierało tego ucznia. Moi uczniowie pracują od pierwszego dnia, kiedy zostaliśmy w domu. Ja w czwartek rano poszłam na spotkanie, taką odprawę do szkoły. Kiedy wróciłam, moi uczniowie zgłosili fakt, że już się podzielili na grupy, już są gotowi do współpracy.
Jest to oczywiście efekt tego, co robiliśmy wcześniej, ale najpierw o czym rozmawialiśmy, to o tym, jak się czują, co dla nich jest ważne, co dla nich jest trudne, w jaki sposób możemy tak zaplanować pracę, żeby ona była efektywna i żeby była dla nas satysfakcjonująca. Krótko powiem też o metodach zapisywania i zbierania informacji, które niektóre te rzeczy będą się powielać z tym, co powiedziały moje przedmówniczki. Ja w moim warsztacie pracy prowadzę, znaczy sugeruję prowadzenie dwóch zeszytów. Jeden zeszyt to jest zeszyt teorii. W tej chwili w pracy zdalnej tworzę bardzo takie ścisłe informacje, które są zasadnicze i które uczniowie sobie mogą wydrukować i do tego zeszytu teorii wpiąć. Natomiast drugi zeszyt to jest zeszyt pracy własnej, a właściwie to nie są zeszyty, tylko takie kartki, które zbiera się w segregatorach. I te zeszyty pracy własnej, troszkę później jeszcze będę o nich mówić, mają mieć rolę właśnie twórczą, mają mieć rolę taką, w której uczeń będzie pokazywał swoją drogę, będzie ją pokonywał, oczywiście w moim przypadku we współpracy z nauczycielem, ale przede wszystkim we współpracy koleżeńskiej. Jeżeli chodzi o tworzenie materiałów i notatek, tutaj mamy na zdjęciach z lewej strony, to oczywiście z czasów, kiedy chodziliśmy do szkoły, prezentowane przez uczniów klasy pierwszej labbooki, one były wykonane w grupach, prezentowane na lekcji jako materiały, w których były zastosowane i krzyżówki, i piosenki, i wiersze, również jakieś rzeczy, które były ciekawostkami, to tak jak tutaj moje poprzedniczki mówiły, to są rzeczy, które wynikają z kreatywności uczniów, z korzystania z różnych możliwości, które dzisiaj są dostępne, chociażby w internecie. Pod tekstem mamy fragment labbooka prowadzonego przez uczennicę klasy drugiej, która planimetrię, czyli naukę o figurach płaskich, sobie postanowiła wykonać za pomocą, zaliczyć za pomocą labbooka. To są jej zapisy, ona tworzy sobie taki materiał. Jest to praca wykonana ręcznie, praca, którą uczeń, kiedy ją oddaje, prezentuje, umie o tym rozmawiać, umie rozwiązywać zadania, które zaprojektował. Powtarzam jeszcze raz, są to zadania, które są zadaniami nie tymi, które przerabiamy na przykład wspólnie. Ważne jest, że efektywne metody zdalnego uczenia są spełnione wtedy, kiedy pracujemy we współpracy. Ja będę o tym dzisiaj tutaj dużo mówić. To jest podstawowe, zasadnicze. Moi uczniowie pracują we współpracy. Sami stworzyli grupy na Messengerze. Po tygodniu ja nadrobiłam zaległości, nauczyłam się obsługi Zooma. Niestety nasze przyzwyczajenia są takie, że wolimy pracować na Messengerze. Uczniowie tworzą grupy. Wśród grupy jest osoba, która jest liderem. Spotykamy się w grupie, bo oczywiście wynika to z ograniczeń możliwości ilości będących na czacie ludzi, znaczy na wizji osób i uczniów i z nauczycielem. Spotykamy się po to, żeby omówić jakieś wstępne tematy, następnie uczniowie spotykają się w swoich grupach, ja w tych grupach również jestem, kiedy oni pracują, ja widzę to, włączam się, oni czasem potrzebują jakiegoś wsparcia, natomiast od czasu, kiedy znamy Zooma, kiedy potrzebujemy, spotykamy się wszyscy razem, ale jest to dość problematyczne, dlatego że ja mam klasy bardzo liczne i to troszkę dziwnie musi mówić do takich czarnych kafelków, tym bardziej, że później okazuje się, że komuś tam nie łączyło, komuś brakło możliwości tego, żeby wysłuchał, więc raczej się skupiamy na pracy na Messengerze. Oczywiście tak jak moje poprzedniczki, moi uczniowie oprócz labbooku wykonują prace projektowe, robią to wtedy, kiedy, znaczy w tej chwili jeszcze w okresie zdalnej nauki takiej możliwości nie było, ale na pewno będzie, jeśli posiedzimy jeszcze dłużej w domu. Są to właśnie, kolejny raz o tym powiem, takie okazje, żeby uczniowie w sposób kreatywny, w oparciu o swoje zainteresowania, o współpracę, tworzyli materiały, które poszerzają wiedzę, które utrwalają wiedzę. To są rzeczy, które bardzo wspierają proces edukacyjny, ale przede wszystkim wspierają ucznia, który czuje się bezpiecznie, który czuje się
no, że może mieć sukces na miarę swoich możliwości. Oczywiście taka jest możliwość, tego szkoła też powinna uczyć, mianowicie korzystania z zasobów internetu. Wtedy, kiedy przedstawiam jakieś zagadnienie, robię to w ten sposób, że przygotowuję wstępną taką informację, której wynika, o czym będziemy mówić, pokazuję jakieś przykłady, są to bardzo krótkie informacje, im mniej, tym lepiej, i załączam jakiś link do ciekawego, moim zdaniem, zaprezentowania tego tematu przez innych, ale również uczniowie potem mi jeszcze mówią, że korzystają z takich, sami się wymieniają takimi informacjami, że korzystają jeszcze z innych zasobów. Ponieważ nie wiedziałam, czy wśród Państwa są osoby, które uczą w szkole ponadpodstawowej, więc przygotowałam tylko jedno zadanie matematyczne, takie ponadpodstawowe, i nie będzie chodziło o to, żeby je rozwiązywać, tylko żeby pokazać na nim sposób, w jaki można podejść do zadania, kreatywnego zadania, które będzie wspierało relacje, będzie wspierało komunikację, będzie przede wszystkim pozwalało w różny sposób uczyć się uczniom. Oczywiście oprócz języka porozumienia bez przemocy w swoim warsztacie pracy bardzo szeroko stosuję wiedzę o mózgu człowieka i między innymi proponuję zadanie, które jest dość szerokie. To jest zadanie, które myślę, że jest dla klasy, dla szkoły podstawowej. Otóż nie wiem, chyba nie chodzi o czytanie zadania, chodzi bardziej o to, żeby pokazać, że zadanie ma wykorzystać manualną wersję pracy z zadaniem, ma kojarzenie jabłka czy jego części z ułamkiem, który można przypisać, ale również działaniach, stosowaniu działań na ułamkach. Natomiast najważniejsze jest na końcu. Jeśli wypracują sobie uczniowie takie zadanie, oczywiście wymieniając swoje poglądy w trakcie pracy, dowiadują się, co mają nie tak. Jeszcze o tym będę mówić, jak moje poprzedniczki, jak pracujemy z błędem, ale ważne jest to, że na bieżąco uczniowie korygują swoje błędy, na bieżąco poprawiają to, co nie do końca było dla nich jasne, i żeby utrwalić materiał, żeby było to nie tylko kreatywne zadanie, ale żeby dawało możliwość pokazania swojej wersji, no jest zadanie szóste, pod którym proponujemy uczniowi, żeby zaprojektowali, właściwie to, żeby grupa zaprojektowała zadanie, w którym stosuje wiedzę o ułamkach. Ja takiego zadania nie ćwiczyłam, ja nigdy nie uczyłam w szkole podstawowej, natomiast przygotowałam takie zadanie, które uważam, że byłoby na pewno przeze mnie wykorzystane, gdybym uczyła. Mam nadzieję, że będzie dla Was inspiracją. No teraz troszkę tej matematyki ze szkoły ponadpodstawowej i proszę się nie niepokoić, jeżeli dla Was ta tabelka jest niejasna, bo nie chodzi o tabelkę, tylko chodzi o kolejny raz o zadanie, które będzie wspierało komunikację, budowało relacje i pozwalało uczyć się matematyki. I właśnie nie w takiej wersji, że temat po temacie, nie w takiej wersji, że odhaczam sobie w podstawie programowej, co zrealizowałam, tylko w takiej wersji, kiedy tą wiedzą umie po prostu żonglować. Czyli są liczby, które mają najpierw uczniowie zapisać w najprostszej postaci. Tutaj są oczywiście takie zapisy, które nie są liczbą. Więc pierwsze jest, że jeśli nie są liczbą, to trzeba uzasadnić dlaczego. Gorzej by było uczniowi samemu to zrobić, a poza tym nie byłby pewien, czy ma to zrobione dobrze. Zresztą nigdy nie jest pewien, bo zawsze będzie mógł to skonfrontować, ale w grupie raźniej się to robi. Przede wszystkim można sobie o tym dyskutować, rozmawiać, a to jest jeszcze jeden powód, dla którego zadanie staje się bardziej przyjazne. W trzecim punkcie proszę, żeby uczniowie uporządkowali liczby od najmniejszej do największej. Oczywiście to może nie jest takie trudne zadanie, jeśli się już umie działać na potęgach, wie się, co to jest liczba logarytm, wie się, jak się zamienia liczby okresowe na ułamek zwykły, jak się liczy pierwiastek, kiedy można ten pierwiastek policzyć, więc tu jest ukrytych bardzo dużo zagadnień, które wcześniej byłyby przerabiane, znaczy były przerabiane w postaci poszczególnych
elementów. Niektóre ze szkoły podstawowej poszerzone, niektóre robione już w szkole licealnej. Natomiast zadanie zupełnie inaczej zbudowane, zadanie, w którym chodzi o kreatywność, o współpracę, o to, żeby o tym dyskutować, żeby się czegoś jeszcze nauczyć. I właśnie piąte pytanie polega na tym, czego nauczyłeś się wykonując to zadanie. Więc tutaj są takie rzeczy, które nawet jeśli się mówi na lekcji, to uczeń niekoniecznie może słyszeć, że na przykład jeśli są dwie takie same liczby i miałby je ulokować w grafie pod zbiór zbioru liczb rzeczywistych, to się lokuje taką liczbę jedną. Jeśli uczniowie tego nie robią, wtedy o tym rozmawiamy, oczywiście wtedy, kiedy konfrontujemy wyniki otrzymane przez poszczególne grupy. I tutaj przedstawiłam zadania, które również bym proponowała jako zadania kreatywne, jako zadania wspierające komunikację, budowanie relacji, i to z języka polskiego. Mianowicie pierwsze zadanie polega na tym, że na podstawie jakiegoś tekstu, dowolnego tekstu, uczniowie mają napisać wiersz, opowiadanie lub bajkę, wykorzystując słowa tego tekstu. I oczywiście ważne jest, że wtedy, kiedy będzie reprezentant przedstawiał ten tekst, będzie ważne, żeby grupa wypracowała walory, czyli co sobie ceni w tym wierszu, co ich zdaniem jest wyjątkowe w tym wierszu i w jaki sposób to przedstawią swoim koleżankom i kolegom. Natomiast drugie zadanie jest to podobne zadanie, ale trochę inne, ponieważ jest to już konkretny wiersz, a właściwie słowa, które są rozrzucone w przypadkowej kolejności, na przykład ona do młodości, jakoś tak mi się zrymowało, i chodziłoby o to, żeby te słowa stanowiły kanwę do napisania teraz już wiersza przez uczniów w danej grupie. Proszę mi wierzyć, to jest przednia zabawa, ja czasem szkoląc nauczycieli widzę, jak się nie mogą oderwać od tego zadania, również uczniowie, to są oczywiście zadania niematematyczne, ale ja współpracuję z różnymi nauczycielami, również z polonistami i wiem, że to są zadania bardzo kreatywne i bardzo chętnie wykonywane. No i oczywiście zamiast uczyć ucznia, co to jest oda do młodości, kazać mu się uczyć tego na pamięć, to jakby zachodzimy go od tej strony, kiedy on ma się tym zainteresować, kiedy ma dojść do tego, jakiego wiersza są to słowa, kto jest autorem tego wiersza, jakie są jeszcze inne utwory przez tego autora napisane, co ciekawego można powiedzieć o autorze tego wiersza. Także cały czas praca, która jest współpracą, może właśnie trochę inną, aniżeli tą, którą prezentowała Wiesia, mówiąc o tym, że współpracuje z rodzicami, ale to jest zrozumiałe z punktu widzenia wieku dzieci. Natomiast dla mnie współpraca z rodzicami jest bardzo cenna i to nie ulega wątpliwości, ale dlatego i ja sobie jakby staram się zaskarbić taką dobre zdanie o sobie, o tym, co robimy, nie tyle o sobie, o tym, tylko co robimy, wtedy, kiedy rodzice widzą, że uczniowie pracują ze sobą, oczywiście oni, którzy są starsi, mają messengera, mają dostęp do telefonów czy do laptopów i w swoim czasie mogą sobie takie rzeczy realizować, bo oczywiście trzeba pamiętać o tym, że może być tak, że jest jeden laptop czy komputer na dwoje czy troje dzieci i jeszcze do tego pracujących rodziców zdalnie. Będę podkreślać bardzo współpracę jako wsparcie dla ucznia i dla nauczyciela i twierdzę, że jest to naprawdę najlepszy sposób efektywnej nauki. I o tym się już przekonałam, za chwilę Wam też pokażę, skąd to wiem i z czego to wynika. Ale co jest w tej współpracy bardzo ważne? Na pewno ja bazuję na tym, co wypracowaliśmy sobie w szkole. I okazuje się, że pierwsza klasa wśród klas, które uczę, bo mam cztery klasy obecnie, dwie maturalne, jedną pierwszą, jedną drugą w liceum, po tych kilku miesiącach nauki świetnie się zorganizowała, to oni również zaproponowali spotkania w grupach, to oni pracują ze sobą i robią to w sposób autentyczny, bo mam do tego dostęp, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, jestem z nimi na grupach messengerowych.
I co jest ważne we współpracy? Bardzo ważne jest to, żeby wypracować wspólnie warunki zdalnej nauki. Generalnie, żeby wypracowywać wspólne warunki. Dobrze się wywiązujemy z warunków, na które mamy wpływ. Dobrze się wywiązujemy z warunków, w których możemy wyrazić swoje zdanie i swoje potrzeby. Następnie ważne jest, żeby monitorować tą realizację zadań w warunkach współpracy, bo oczywiście nie zawsze musi być idealnie, bądźmy czujni, bądźmy krytyczni nawet wobec siebie i dlatego bardzo ważna jest ewaluacja. Ewaluacja, która pozwoli ulepszyć, która pozwoli opracować wnioski i pójść dalej. I to są rzeczy, które mi towarzyszyły przez całe 15 lat budowania nowego warsztatu pracy. To jest rzecz, która mnie wspierała i wspierała moje działania, bo w ten sposób mogłam zawsze się obejrzeć, czy to, co zrobiłam, ma sens, czy coś trzeba poprawić, a poza tym zawsze oddawałam głos moim uczniom i moi uczniowie mieli zawsze świadomość tego i poczucie, że tu ich zdanie się liczy, że to jest bardzo ważne. W tym, co proponujemy uczniom, szczególnie w edukacji zdalnej, jest bardzo ważna równowaga i różnorodność. Chodzi o to, że uczniowie są różnie zdolni, różnie zainteresowani, mają swoje powody, dla których czasem są w gorszym stanie zainteresowania czy w stanie chęci do nauki, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że wtedy, kiedy się uczą, ja przynajmniej doświadczam takich rzeczy, obok uczy się brat czy siostra, czasem zagląda mama, czasem ją widzę, czasem ją tylko słyszę. I ja absolutnie moich uczniów nie pytam. Nie są oni odpytywani na forum klasy. Jeśli robimy jakiś przykład, to uczniowie mówią, jaki jest wynik na przykład, czy wypadają się, kto chce się opowiedzieć, a powiedz mi jeszcze raz, bo tutaj mi wyszło inaczej. To jest zwyczajna rozmowa, to nie jest pytanie, to nie jest coś, co ucznia blokuje, w jakiś sposób ogranicza albo, nie daj Boże, naraża na jakieś nieprzyjemne doznania wstydu czy jakiegoś doświadczenia, które nie będzie sympatyczne. Także różnorodność, jeżeli chodzi o równowagę i różnorodność, to jest bardzo ważna rzecz, którą uważam, nauczyciel nie może nie brać pod uwagę. Jak to się u mnie objawia, jak to ja realizuję. Otóż przede wszystkim moi uczniowie, tutaj poprzedniczki mówiły dokładnie to samo, mają dowolność co do ilości wykonywania zadań. To oni tworzą swoje portfolio, to oni w pracy własnej robią zadania więcej niż trzeba, mniej niż można by było zrobić, ale to jest ich wybór. Mają możliwość nieprzyjęcia proponowanej oceny, przy czym jeśli chodzi o oceny, to tak naprawdę ja praktycznie ocen stopni cyfrowych nie stawiam. Mam świadomość tego, że szczególnie w sytuacji, kiedy uczniowie są w domach, kiedy mają dużo do pogodzenia w nowej rzeczywistości rzeczy, nie oceny są najważniejsze, a praca z oceną bieżącą, o czym za chwilę jeszcze powiem. Bardzo ważną rzeczą, którą realizujemy również w pracy zdalnej, jest praca, co umiemy, czyli forma docenienia systematycznej nauki oraz zachęta do takiej aktywności. Chodzi o to, że jeżeli uczeń na bieżąco pracuje, na bieżąco stara się przerabiać przykłady, które warto przerabiać i jest taka okazja, że właśnie wracamy do czegoś i mówimy, o tutaj trzeba będzie wykonać na przykład jakąś tam postać prostej, a kiedy indziej zastosować jakiś wzór skróconego mnożenia, i uczniowie, a już wiem, to ja nie muszę stawiać oceny, żeby wiedzieć, że uczniowie po prostu to umieją. A jeśli ktoś nie umie, no to za chwilę pokażę, jak robimy wtedy, kiedy spotykamy błąd. I oczywiście, jeśli jest praca klasowa, ja teraz jeszcze w okresie tego miesiąca nie miałam takiej okazji, bo robiliśmy nowy dział, dopiero w przyszłym tygodniu będzie zakończenie i w jednej klasie, i w drugiej. No bo oczywiście maturzystom już się wypisujemy za chwilę świadectwa, oni tylko sobie robią różne zestawy maturalne i czasem chcą zwyczajnie ze mną porozmawiać tylko o tym, co o tym wszystkim myśleć, co ich czeka, w jaki sposób można ich wesprzeć. Natomiast jeśli chodzi o rozliczanie z wiedzy ucznia,
to bardzo dobrym sposobem dostosowania i uznania różnorodności jest przyjęcie sposobu prezentowania wiedzy proponowanej przez ucznia, sposobu proponowanego przez ucznia. To nie jest wcale takie proste i uczniowie mi to sami mówią, kiedy ja mówię, pokaż mi, co umiesz. Zastosuj, jak chcesz, to, co teraz przerabialiśmy. Więc to są rzeczy przy wsparciu, przy takim życzliwości uczniowie sobie uświadamiają, że oni jednak coś umieją i wcale czasem to brak wiedzy nie wynika z braku wiedzy, tylko z jakichś przekonań, uprzedzeń, a może jakichś doświadczeń, które wcześniej się zdarzyły i po prostu dzisiaj to dziecko jest nie gotowe na to, żeby uwierzyć w siebie, w swoje możliwości. To jest droga do tego, żeby go właśnie wzmocnić, żeby wspierać, żeby móc pójść razem do przodu. I oczywiście nie można nie pamiętać o tym, że tak jak wśród nas dorosłych zdarzają się różne sytuacje, tak i młodzież i dzieci mają takie doświadczenia, nie można realizować przedmiotu, nie można realizować podstawy programowej, nie widząc ucznia, człowieka i nie dostosowując indywidualnie do sytuacji ucznia, ani zadań czy ewentualnie oczekiwań. Monitorowanie postępów uczniów edukacji zdalnej, zresztą w moim przypadku kontynuacji edukacji poprzednio stacjonarnej, a teraz zdalnej, jest odnoszeniem się do postępów ucznia w czasie ćwiczeń. To, co powiedziałam, wtedy, kiedy robimy jakiś przykład, słuchamy się, jest to grupa 6-5-osobowa, więc jesteśmy razem, widzimy, co się dzieje, czasem pokazujemy do kamerki, jeżeli coś nie jest jasne i wtedy widzimy, że uczeń to wie, tutaj tylko się troszkę zagapił, tutaj potrzebował jednej podpowiedzi. Natomiast drugą rzeczą, która pozwala monitorować i wspierać ucznia, to jest praca z błędem. Celowo przygotowałam taki przykład, który myślę, że dla każdego z Państwa będzie jasny. Gdybym ja uczyła w szkole podstawowej i chciała sprawdzić umiejętność wykonywania działań, pracę takiego przykładu zrobiłabym w ten sposób i sprawdziłabym, tak jak sprawdzam swoim uczniom, na zielono. Wskazuję tylko prawidłowe rozwiązania. Nie wskazuję błędów i teraz poproszę o pomyślenie tego, o co poproszę. Otóż przyjrzyjcie się Państwo i zapytam, dlaczego uczeń zamiast szóstki w trzecim wierszu napisał piątkę? Nie wiem, czy czekać na odpowiedzi. No tak, dodał. Pomylił znaki. Właśnie, więc mam pytanie. Czy to dziecko nie umie działać, czy przypadkiem zagapił się albo nie skupił się? Więc taki uczeń, kiedy by zapytany był, a skąd ci się wzięła ta piątka? Nie krytycznie, masz to źle, tylko skąd ci się wzięła ta piątka? I on wtedy popatrzy, oj proszę pani, przecież to jest mnożenie, a ja myślałem, że dodawanie. To ile to jest 2 razy 3? Ano 6. No właśnie, a my robimy taką rzecz, że nie tylko podkreślamy czy na czerwono, że to jest źle, to jeszcze niektórzy nauczyciele skreślają piątkę, piszą obok 6. To nie jest wspierająca wersja uczenia się ucznia, to jest wskazywanie błędu, które no, krytykuje, które onieśmiela, które nie daje poczucia sprawstwa. Więc w sytuacji, kiedy mamy błąd przeoczenia, u góry jest akurat ręka mojego ucznia, który rysuje kwiatek i to jest akurat błąd nie tego typu, który tu niżej jest zapisany. Ale jeśli uczeń spotyka błąd, nie muszę mu tego mówić, sam wie, że nie jest to problem, wręcz przeciwnie. Ja mam informację, czego on jeszcze by chciał, czy mógł jaką informację ode mnie uzyskać, czy ewentualnie od swoich koleżanek i kolegów w grupie, żeby tego błędu nie popełnić. Natomiast robi sobie kwiatek, w którym pisze na przykład nie ten wzór. Pisze na przykład uważaj na znaki działań. Natomiast jak już jestem przy głosie i przejdę do pytania, do zadania przykładu piątego, tutaj w tej pracy klasowej, którą też uczeń niepoprawnie napisał 3, to jest dość częsty błąd w nauczaniu wczesnoszkolnym,
czy ewentualnie na początku, ja mówię, nie chcę klasyfikować w której klasie, ale mnożenie przez 0, jeżeli 5 razy 1 jest 5, to niby dlaczego 3 razy 0 nie miałoby być 3? To tutaj przedstawię Państwu przypadek mojej koleżanki, która uczy w szkole podstawowej i która zrobiła bardzo fajne doświadczenie, mianowicie w okresie Bożego Narodzenia, jakiegoś tam Franka, no właśnie spotkała taka rzecz, że nie umiał pomnożyć przez 3, więc go 3 razy wysłała po paczkę od Mikołaja, której nie było. Oczywiście Franek się nabiegał, ale wszyscy w klasie w przyjemnej atmosferze dowiedzieli się, że 3 razy nic to jest po prostu nic. Więc teraz tylko przejdę do oceniania, jeśli chodzi o system, bo bardzo często sobie mówimy, że my musimy te oceny stawiać, my musimy się wywiązać z podstawy programowej. Otóż nie do końca tak jest, mianowicie załączyłam tutaj dziennik ustaw, 12 paragraf z pozycji 373, który mówi o tym, że ocenianie bieżące zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się, przy wskazaniu, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien uczyć się dalej. Czyli krótko mówiąc, polega na przypracowaniu informacji zwrotnej. Jakie są trudności w nauce zdalnej? No, trudności, które wynikają z trudności, które były w przeszłości, trudności zwyczajne wynikające z dostępu do sprzętu, do możliwości skorzystania z komputera, ale też wynikają trudności z problemów osobistych, z adaptacją do nowej pracy zdalnej. I tutaj znowu bardzo ważny jest język porozumienia bez przemocy. Język, kiedy ja ucznia, kiedy wyłapuję taką sytuację, że uczeń jakby nie raz czy drugi nie uczestniczy w zajęciach, spotykam się z nim osobiście i pytam się, w jaki sposób mogę go wesprzeć, co by mu pomogło, żeby mógł z nami być, czy może zmienić godziny, czy to jest powód. I okazuje się zawsze, że jest jakiś powód, dla którego taka rozmowa pozwala uczniowi przekonać się, że warto się w ramach relacji, współpracy dostosować się i zrobić wszystko, żeby się włączyć do pracy. Chcę na koniec jeszcze pokazać, że bardzo ważna jest ewaluacja. Ja jestem naprawdę już bardzo wiele ankiet mam zrobionych, szczególnie, że to, co wprowadzałam, było nowe, nieznane, więc potrzebowałam informacji zwrotnej i argumentów w przypadku, gdyby się ktoś pytał, a co z tego, co wymyśliłam, wynika. Otóż badanie ewaluacyjne jest w nauce wsparciem i dla ucznia, i dla nauczyciela. Interpretacja wyników jest bardzo fajnym sposobem, żeby uczeń i nauczyciel dowiedział się bardzo wiele. Jeśli na przykład są wyniki, w których wszyscy piszą jak powiedzmy dobre jak odpowiedzi, to które oceniają na wysokie na przykład noty, natomiast jeden czy dwóch uczniów przedstawia informacje bardzo niskich not, to po pierwsze ja się dowiaduję, że są tacy uczniowie, i warto się nimi zaopiekować, ale też uczniowie ci się dowiadują, że to oni tak myślą, że większość osób w klasie jednak myśli inaczej. I znowu ważna jest współpraca, wypracowanie wspólnych wniosków. Każdy ma prawo do wypowiedzenia się w tej sytuacji, każdy ma możliwość wzięcia udziału w dyskusji i ma wpływ na to, co ustalimy. Ja tutaj przygotowałam Państwu przykład ankiety, którą sama przeprowadziłam tuż przed świętami. Nawet nie zdążyłam jeszcze z uczniami jej omówić, mianowicie będę to robić dopiero jutro, ale dla przykładu, na zakończenie pokażę Państwu wyniki ankiet, które przeprowadziłam i na przykład jeden z punktów to jest ocena współpracy koleżeńskiej po miesiącu zdalnej nauki. Troszkę tutaj nie widać, jak trzeba się wpatrzeć, ale mogę Państwa zapewnić, że w każdym z przypadków to są dwie różne klasy, widać 25 osób, jednej, drugiej 30. Otóż w obu klasach na ocenę dobry, bardzo dobry i celujący, taką ocenę wyraziło 92% uczniów uczących się zdalnie od miesiąca. Uczniów moich pierwszej i drugiej klasy. Następne to jest odniesienie się do atmosfery pracy oraz zaangażowania uczniów ich zdaniem, ich zaangażowania w zdalną naukę.
No i tutaj mamy dokładnie tą samą sytuację, że praktycznie 92% uczniów atmosferę ocenia bardzo wysoko, to jest w jednej klasie, ja celowo wzięłam tylko niektóre punkty i to nie to, że akurat najlepsze, tylko tak, żeby zróżnicować znaczy Państwu tutaj obraz tego, o czym mówiłam. Natomiast jeśli chodzi o zaangażowanie uczniów, no to Państwo widzą, że to jest też 90 ponad procent na ocenę celujący, bardzo dobry i dobry. No tutaj sugerując się prośbą organizatorów, przedstawiłam też wynik jednej ankiety, która jest, znaczy odpowiedzi wolnej, czyli chciałbym dodać, że ponieważ to nie jest dobrze czytelne, pozwoliłam sobie na przepisanie tych wypowiedzi, więc proszę sobie właśnie przeczytać. Tak się młodzieży powiedziała na temat tego, co by chciała dodać do metod pracy, z którymi pracujemy od miesiąca, a właściwie kontynuujemy przez czas uczniów pobytu w szkole, czy stacjonarnej, czy zdalnej. To ja tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Oddaję głos gospodarzom. Tradycyjnie zapytam, czy mnie słychać. Ciebie, Aniu, poproszę, żebyś wyłączyła. O, właśnie tak. Właśnie tak, super, super. Słuchajcie, troszkę się przedłużyło. Bardzo Was przepraszam, ale tak to jest, kiedy trzech praktyków próbuję opowiedzieć krótko o tym, jak pracuję w tej trudnej sytuacji u siebie w szkole. Oczywiście więcej dobrych praktyk, więcej przykładów zadań z różnych przedmiotów znajdziecie Państwo u siebie w repozytorium, czyli tym miejscu, w którym udostępniamy różnego rodzaju materiały, trochę do lektury, trochę do praktycznej pracy takiej codziennej w szkole, także tam zachęcamy, zaglądajcie już od jutra. Tam też znajdzie się prezentacja z dzisiejszego spotkania, więc spokojnie możecie sobie przypomnieć, o czym była mowa. Będzie też dostępne nagranie tego webinarium, też udostępnimy link, jak tylko zmontujemy materiał. No i oczywiście w tym repozytorium znajdziecie również mini zadania do realizacji. Znów zgodnie z naszą zasadą, zadania do wyboru, więc nie musicie odpowiadać na wszystkie, ale jeżeli chcecie, jeżeli uważacie, że każde jest ważne i w każdym macie czym się podzielić, to oczywiście do tego zachęcamy. I teraz przypominam, bo to widziałam na Facebooku, na czacie, że jakieś zamieszanie małe nastąpiło. Przypominam, że pomiędzy webinariami pracujemy w grupach facebookowych, takich powiedzmy przedmiotowych, tematycznych. Zaproszenie do tych grup facebookowych otrzymaliście Państwo w pierwszych dwóch newsletterach. Rozumiem, że nie wszyscy to zauważyli. Takie zaproszenie dostaniecie w jakiejś kolejnej porcji informacji, które będziemy do Was przesyłać. Natomiast nie jest tak, że grupa facebookowa jest konieczna. To znaczy, czy te zadania dostaniecie też na maile albo sięgniecie sobie do repozytorium, żeby zapoznać się z ich treścią i nie musicie dodawać się do grup facebookowych. Treść swojej refleksji możecie wkleić w specjalnie udostępnionym pliku właśnie dla tych, którzy z grup facebookowych nie korzystają, chociaż ja tutaj zachęcam do tego, żebyście Państwo uczynili wyjątek i do tej jednej grupy facebookowej się dodali, bo to Państwo jesteście źródłem niezwykłych inspiracji. I dla mnie lektura tego, jak pracujecie w swoich szkołach, jest po prostu niezwykła. Zadania są do wyboru, zastanówcie się refleksją na temat, którego chcielibyście się podzielić. Spotykamy się na kolejnym webinarium 23 kwietnia i ono będzie chyba 23 albo 24, macie Państwo harmonogram, i ono będzie o ocenianiu, właśnie w tej sytuacji edukacji zdalnej. Trochę dzisiaj o tym było, ale to kolejne webinarium będzie poświęcone tylko i wyłącznie ocenianiu. Ktoś mnie tutaj pyta, jak się nazywają grupy na Facebooku. No one się nazywają tak, jak się nazywają, tak? Kurs
Szkoła w sieci, myślnik, grupa na przykład humanistyczna, ale myślę, że prościej będzie, jeśli Państwo przeczytacie uważnie pierwsze newslettery, które otrzymaliście, bo macie tam po pierwsze linki do repozytorium, a po drugie macie tam też link właśnie do konkretnych grup, bo każdy uczestnik został przypisany do po prostu wybranej grupy. Tutaj na czacie koleżanka podpowiada, piszcie na adres justyna.hachula@co.org.pl. Są dwie grupy, na przykład wczesnoszkolne, to jest najliczniejsza grupa naszych kursantów, dlatego zostały podzielone na dwie grupy. W tych grupach czekają na Was mentorzy, którzy są też obecni tutaj z nami na webinarium i oni są do Waszej dyspozycji, będą się dzielić swoimi doświadczeniami, bo to są praktycy, ale też będą odnosili się do tych refleksji, zadań, którymi się z nami zechcecie podzielić. Także zachęcamy do realizacji zadań, zachęcamy do kontaktu, zachęcamy do dzielenia się dobrymi praktykami, zachęcamy też do wysyłania nam prac uczniów, znaczy pokazujcie, tak, jakby jak wasi uczniowie reagują na różnego rodzaju zadania, czy to nasze, czy też wymyślone przez Was. Oczywiście zachęcamy też do zaglądania na naszego bloga eksperckiego. To jest taki blog, na którym uruchomiliśmy zakładkę poświęconą edukacji zdalnej i tam publikujemy wszystko to, co Państwu oferujemy jako wsparcie w tym trudnym czasie. I oczywiście zachęcamy do śledzenia Facebooka, bo tam są najświeższe informacje również o różnych innych formach wspierania poza tym kursem. Ja Państwu bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Ani, Wiesi i Edycie, że zgodziły się w tym trudnym czasie, one mają co robić, tak jak i Wy, podzielić się z nami swoim doświadczeniem. Życzę Wam dobrych relacji z uczniami, ciekawych pomysłów na zadania, wytrwałości w tej trudnej sytuacji, ale też takiej przestrzeni na refleksję, jak tę sytuację wykorzystać w przyszłości, tak, w powrocie do szkoły offline, jak być może ta sytuacja może Wam pomóc udoskonalić Wasz warsztat pracy, być może zbudować nowe relacje z nauczycielami albo uczniami czy rodzicami. Bardzo Wam dziękuję, życzę Wam dobrej nocy. Odpowiem jeszcze na ostatnie pytanie, jeśli chodzi o zaświadczenia, to przypominam, że ten webinar jest zamknięty, a zatem jest on dla kursantów i oczywiście na zakończenie kursu wszyscy Państwo dostaniecie, wszyscy Państwo, którzy też zrealizujecie zadania, dostaniecie zaświadczenie o ukończeniu kursu, 30-godzinnego kursu, no, e-learningowego, choć ja bym pewnie powiedziała, że to jest taki bardziej blended learning, bo jednak spotykamy się prawie, że bezpośrednio tutaj podczas webinarium. Bardzo dziękuję. Zapraszam na następne webinarium, zapraszam na grupy facebookowe, dobrej nocy i jeszcze raz dziękuję prowadzącym, ale także wszystkim tym, dzięki którym to webinarium się udało. Dziękuję Anicie, która nas wspierała technicznie, żeby nam się nic nie wysypało. Dziękuję Ani Sokolnickiej, która pomaga nam w wysyłaniu do Was newsletterów. Dziękuję również Justynie, Jasi, które opiekują się Wami oraz wszystkim mentorom i mentorkom, których z imienia i nazwiska no nie pamiętam, bo to jest dość liczna grupa, za to, że są prawie, że o każdej godzinie dostępni na grupach facebookowych dla Was. Bardzo dziękuję i dobrej nocy.